Dzień dobry Państwu. Mamy godzinę 14:30. Chciałbym gorąco przywitać na dzisiejszej debacie eksperckiej, na dzisiejszej konferencji. Konferencji organizowanej przez Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Debaty Eksperckiej i Analizy Kwantlang. Chcielibyśmy też podziękować za to, że możemy gościć w murach Szkoły Głównej Handlowej, która jest otwarta na debaty ekonomiczne, na debaty eksperckie, na debaty, które mają bardzo duży, istotny głos do po prostu wyrażenia na potrzeby właśnie debaty publicznej. Dzisiejszym tematem jest kwestia wyzwań stojących przed polską wsią i rolnictwem w nowej perspektywie budżetowej, wspólnej polityki rolnej. Jest to temat, który może nam, osobom z miasta, jest tak mniej dostrzegany, mniej widoczny, ale paradoksalnie jest to coś, co również z punktu widzenia całości, makrogospodarki, całości funkcjonowania państwa i gospodarki rynkowej będzie czymś niebywale istotnym, niebywale czymś, co będzie tworzyło wiele równowag na przestrzeni najbliższych lat. A jednocześnie jest to temat, który teraz się otwiera, a można odnieść wrażenie, że być może nie jesteśmy do niego w takim stopniu przygotowani, aby dobrze wyrazić swój głos i aby dobrze skorzystać na tych nowych ramach wspólnej polityki rolnej. Ale jeszcze nic nie jest zamknięte. Jeszcze jest szansa, żeby właśnie wiele postulatów zgłosić i o interesy Polski się upomnieć. Chciałbym przedstawić dzisiejszych uczestników debaty. Rozpoczniemy debatę od prezentacji pana profesora Walentego Poczty, który jest profesorem w Poznaniu, na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce rolnictwa w zasadzie przez całą swoją karierę zawodową i również jest istotnym uczestnikiem debaty publicznej. Będzie z nami również pan profesor Jerzy Wilkin, związany z Uniwersytetem Warszawskim, a także z Polską Akademią Nauk. Ekonomista, ale bardzo blisko problematyki rolnej oraz rolnictwa. Chciałbym przywitać pana Jerzego Plewę, który zdecydowanie bardziej jest znany w debacie publicznej jako propaństwowiec, jako osoba obecna jako polski urzędnik państwowy, ale także jako wiceminister rolnictwa. Chciałbym przywitać panią profesor Monikę Stanny, związaną z Instytutem Rozwoju Wsi. Pani profesor jest autorką, współautorką bardzo ważnego opracowania dedykowanego rozwoju i monitoringu obszarów wiejskich. Również tą publikację dzisiaj można zobaczyć, z tej publikacji można skorzystać. Jest z nami pan Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Good Wally, a także osoba, która jest związana z przemysłem rolnym, związana jest z funkcjonowaniem w polskim rolnictwie jako praktyk i chcielibyśmy ten też głos od osoby specjalizującej się, a jednocześnie aktywnej publicznie usłyszeć. Oraz również równie gorąco i równie ciepło chciałbym przywitać pana doktora Mirosława Drygasa, związanego również z Instytutem Rozwoju Rolnictwa i Wsi Polskiej, również autora wielu ważnych, znaczących publikacji i opracowań dotyczących sytuacji w polskim rolnictwie. Zacznijmy od kilkunastominutowej prezentacji pana profesora, a później przejdziemy do debaty. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja zostałem poproszony o przedstawienie, wprowadzenie do dzisiejszej debaty niejako z dwóch powodów. Mianowicie z powodu samego dzisiejszego naszego spotkania dotyczącego
tego, co polskie rolnictwo może czekać w ramach wspólnej polityki rolnej po roku 2020, ale drugim powodem jest opracowanie raportu dotyczącego struktury raportu, a dalej wydania książkowego dotyczącego struktury polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. To opracowanie było możliwe dzięki zaangażowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Opracowanie to zostało wydane przez CDW. Dotyczy one struktury polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. Ja chcę o tej właśnie, o tym kwestii, o strukturze polskiego rolnictwa zrobić moje wprowadzenie, bowiem struktura polskiego rolnictwa, ta, którą mamy obecnie, ona niejako wyznacza te starania, które powinny być czynione, czy to stanowisko, które powinno być prezentowane w perspektywie po roku 20 i po dalszych. Czyli niejako jest potrzebny pewien remanent, gdzie jesteśmy, żebyśmy mogli myśleć i mówić o tym, co chcemy, co należy jeszcze uczynić, by rolnictwo polskie się lepiej w Unii Europejskiej odnajdywało. Z jednej strony 15 lat polskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej z punktu widzenia polskiego rolnictwa to jest sukces niebywały, który przekroczył najśmielsze oczekiwania. Szczególnym, takim bardzo często przedstawianym i słusznie przykładem jest to, co się wydarzyło w polskim handlu zagranicznym produktami rolnymi. On wzrósł w czasie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej kilkukrotnie. Wzrósł z niecałych 6 miliardów do 30 miliardów euro, cechuje się bardzo dużą nadwyżką, stanowi kilkanaście, prawie 14% całości polskiego handlu zagranicznego. Nadto sobie trzeba zdawać sprawę, że 1/3 tego, co wytwarza polski sektor rolno-żywnościowy, jest eksportowane, a 80% z tej 1/3 na rynki unijne. Jeśli by nie rynki unijne, możliwości eksportu polskich produktów, możliwości rozwoju polskiego sektora rolno-żywnościowego byłyby przez stronę popytową bardzo mocno ograniczone. Popyt bowiem na produkty żywnościowe w polskim, jeśli chodzi o popyt wewnętrzny, ma charakter takiego popytu, bym powiedział, nawet recesyjnego. Są lata, że on rośnie, ale rośnie o kilka procent i to jest wszystko. No na przykład w stosunku do roku 2005 popyt na produkty żywnościowe urósł o 8-9%. I to jest wszystko. W stosunku do roku 2010 o 6%. Czyli popyt krajowy nie ciągnąłby sektora rolno-żywnościowego. Ten wzrost jest możliwy dlatego, że możliwy jest eksport i tak ważny jest jednolity rynek europejski. Nadto sobie trzeba zdawać sprawę, że ten jednolity rynek europejski jest stosunkowo, bym powiedział, z jednej strony rynkiem wymagającym, bo jest to rynek zamożnych i świadomych konsumentów, ale z drugiej strony jest rynkiem stosunkowo łatwym, bowiem jest pozbawiony wszystkich barier taryfowych, pozataryfowych, czyli nasze rolnictwo, jeśli ma przewagi, to może na tym rynku swoje produkty i przemysł spożywczy mogą lokować. Natomiast jest kwestia, na ile te przewagi będą do utrzymania w obecnej strukturze polskiego rolnictwa. Wydaje się bowiem, że te możliwości są wyczerpywane, a przynajmniej są wyczerpywane po stronie rolnictwa. Przemysł ma je większe, może bowiem, no co tu dużo mówić, korzystać także z surowców nierolnych, niewytwarzanych w naszym kraju.
Nie chcę tego wątku rozwijać zbytnio, ale mimo tego, że ten sukces w przemyśle, w eksporcie jest bardzo duży, to trzeba sobie zdawać sprawę, że Polska, jeśli chodzi o eksport produktów żywnościowych, jest dopiero 8. eksporterem, czyli nie należy wcale do czołówki krajów Unii Europejskiej. Pozwolę sobie włączyć teraz prezentację już dotyczącą struktury polskiego rolnictwa. Otóż proszę Państwa, ta struktura to uorganizowanie po prostu czynników produkcji pracy, kapitału, i w rolnictwie wyróżniamy ziemię jako ten czynnik produkcji, który odgrywa zdecydowanie największą rolę. Ja trochę mam prezentację, powiem tak, dłuższą niż mam czas, więc niektóre slajdy pominę i odsyłam do raportu, o którym już mówiłem. Proszę Państwa, nakłady pracy. Ten niezwykle ważny czynnik w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Nadal nasze rolnictwo znajduje się wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej na pierwszym miejscu. To są zasoby przeliczone na pełno zatrudnionych w rocznych jednostkach zasobów pracy. 18% zasobów pracy w rolnictwie polskim, wszystkich unijnych. Jeśli chodzi o użytki rolne, no w tej chwili po wyjściu Wielkiej Brytanii jesteśmy, nasze rolnictwo ma 4. co do wielkości zasoby użytków rolnych, ponad 8% zasobów użytków rolnych. Nakłady kapitałowe w Polsce to 5%. Widzimy już dysproporcje, tak? Mamy zatrudnionych kilkanaście, mamy 8% ziemi, 18% zatrudnionych i 5% kapitału. W rolnictwie polskim jest rejestrowanych 1 400 000 gospodarstw, nadal 13,5. Czyli jeśli byśmy spojrzeli, pierwsze miejsce pod względem zasobów pracy, 5. ziemi, 7. kapitału, 2. gospodarstw rolnych, ten już obraz pokazuje, że relacje właściwe być nie mogą. Wyposażenie pracujących w zasoby pracy i w zasoby ziemi jest daleko mniejsze. Oczywiście zasobów ziemi nie zwiększymy, zasobów kapitału. Oczywiście zwiększanie takie, żeby dorównać do średniej, byłoby zbyt drogie. Kierunek jest jeden. Musi mniej osób być związanych z rolnictwem. To jest możliwe też, jeśli ta potężna liczba gospodarstw będzie się zmniejszać. I teraz dwa słowa o strukturze gospodarstw. Ona się poprawia w Polsce. Maleje liczba gospodarstw o wielkości do 30 hektarów. To jest ważne, bo za chwilę się do tego odniosę. Przybywa gospodarstw 30 i więcej hektarów, ale proszę Państwa, tych gospodarstw 30 i więcej hektarów jest w Polsce raptem 75 tysięcy, 5,5%. Maleją również zasoby ziemi w tych gospodarstwach do 30 hektarów. Przybywa ziemi w gospodarstwach większych, ale jest ich 42%. Ja wiem, że jest szary system dzierżawy, o tym pewno będzie mowa. No ale jeśli to jest 10 punktów procentowych czy 15, to nadal 40-45% ziemi jest w ewidentnie kiepskich strukturach rolnych. Proszę Państwa, coś, co jest dosyć istotne. Mianowicie, jak zmieniła się, czy ile wynosi próg wielkości obszarowej, od której następuje przyrost liczby gospodarstw. W długim okresie badanym to liczył współredaktor tego opracowania, pan doktor Janusz Rowiński, ustalał te właśnie progi.
I w rolnictwie polskim tym progiem obszarowym, od którego następuje przyrost liczby gospodarstw, to jest przedział od 30 do 50 hektarów. W zdecydowanej większości krajów, krajów, w których jest rolnictwo konkurencyjne względem naszego, czyli tych krajów, gdzie struktura produkcji jest taka jak w rolnictwie polskim, no bo konkurencyjnym dla rolnictwa polskiego nie może być rolnictwo Słowenii, Malty, ale konkurencyjne jest rolnictwo niemieckie, francuskie, duńskie czy holenderskie, to tą normą obszarową jest 100 hektarów. Przybywa gospodarstw, które mają 100 i więcej hektarów. Wyjątkiem jest Holandia, ale tam intensywność produkcji z jednego hektara jest na tyle wysoka, że to rolnictwo należy traktować zupełnie inaczej. Trzy slajdy, które są dosyć istotne. Rolnictwo polskie, udział użytków rolnych, tego bardzo ważnego zasobu w rolnictwie, czyli ziemi, 48% ziemi w gospodarstwach do 20 hektarów. Więcej jest na Cyprze, na Malcie, w Słowenii, ale to, co mówiłem, to nie jest konkurencja dla rolnictwa polskiego. Od 20 do 100 hektarów, średnie gospodarstwa 31. Tutaj zwraca uwagę na przykład bardzo duży udział ziemi w rolnictwie holenderskim. W tej grupie, ale to jest inna intensywność wytwarzania. Jak starczy czasu, to pokażę, jaka jest produkcja z jednego hektara w rolnictwie holenderskim, a jaka jest w polskim. No i powyżej 100 hektarów znowu mamy to samo. Udział ziemi w rolnictwie polskim 21%, tak samo też w Holandii, potem już jest Cypr, Słowenia, ale w tej grupie środkowej w Holandii bardzo dużo. Proszę Państwa, często mówimy jeszcze, myślę, że w dyskusji będzie do tego nawiązania, jakieś nieraz w przestrzeni publicznej się pojawiają głosy o rzekomej latyfundyzacji rolnictwa polskiego. Tych gospodarstw powyżej 100 hektarów jest w Polsce raptem 12 tysięcy. Można je podzielić na dwie grupy. Te do 300 hektarów, czyli typowe gospodarstwa rodzinne, tych jest prawie 10 tysięcy, mają 10% ziemi, no i tych powyżej 300 hektarów, jest takich gospodarstw dobre 2000, to też nie są ogromne gospodarstwa, bo średni ich obszar wynosi 660 hektarów raptem i te zajmują kolejne 10% ziemi. 80% ziemi w Polsce jest w gospodarstwach poniżej 100 hektarów i twierdzenia o rzekomej latyfundyzacji nie znajdują żadnego potwierdzenia fakta, które mamy. Proszę Państwa, może wielkość ekonomiczna, proszę Państwa, to jest również niesłychanie ważna miara. Otóż mierzymy wówczas wielkość gospodarstwa produkcją standardową. I tutaj mamy podział na trzy grupy wielkości. Gospodarstwa o wielkość powyżej 100 tysięcy euro, między 25 a 100 tysięcy euro i poniżej 25 tysięcy euro. Czyli jeśli poniżej 25 tysięcy euro, to oznacza, że takie gospodarstwo produkuje rocznie za około 100 tysięcy złotych. Tak, 4 razy 25 mniej więcej kurs. I jak Państwo zobaczycie, w rolnictwie polskim, w tych gospodarstwach największych, powyżej 100 tysięcy euro, produkuje, powstaje, jest ledwo połowa, niecała połowa zasobów ziemi, więcej jest w tych gospodarstwach od między poniżej 25 i od 25 do 100 tysięcy euro. W zdecydowanej większości krajów 80% ziemi jest w tych gospodarstwach, które produkują za 100 i więcej tysięcy euro. Próg wielkości ekonomicznej znowu wyznaczony. W Polsce przybywa gospodarstw między 25 a 50 tysięcy euro. W zdecydowanej większości krajów to jest 100, 250, a w Danii tych gospodarstw, których wielkość ekonomiczna przekracza 500 tysięcy euro. Niezwykle ważna kwestia to relacje między czynnikami produkcji. Średnio w rolnictwie krajów naszych konkurentów
na 1 hektar, czyli ta intensywność wytwarzania, tak, przypada 2 do 5 tysięcy euro, w rolnictwie polskim 1100 euro. Nakłady kapitałowe na jednego zatrudnionego, ile kapitału jeden pracujący ma do dyspozycji, średnio w krajach tych, gdzie rolnictwo jest konkurencyjne względem naszego, od 30 do 150 tysięcy euro, w rolnictwie polskim to jest 10 tysięcy euro. No i zasoby ziemi na jednego pracującego. Jeden pracujący w rolnictwie konkurencyjnym względem naszego rolnictwa ma do dyspozycji 30-50 hektarów, w Polsce ma niecałe 10. To powoduje, że to jest ten pewien niepokój, który się pojawia, jeśli myślimy o przyszłości naszego rolnictwa. No i to są te relacje, o których mówiłem w stosunku do średniej unijnej. Najgorsza kapitału na jednego pracującego, bo zaledwie 30%. Czyli tak, nasze rolnictwo to duży potencjał produkcyjny, ale relacje między czynnikami produkcji korzystne nie są. Dwa słowa o produktywności. Rolnictwo polskie, jeśli wyjmiemy Wielką Brytanię, jest w tej chwili na 6. miejscu, jeśli chodzi o wielkość produkcji. Wytwarza niecałe 6% produkcji rolnej w Unii Europejskiej, ale produkcja na jedno gospodarstwo w krajach naszych konkurentów to 40-300 tysięcy euro, w Polsce 17. Mniej więcej połowa średniej unijnej. Na 1 hektar wytwarza się w rolnictwie naszych konkurentów od 2 do 6 tysięcy euro, w Polsce 1700. Czyli produktywność ziemi to jest około 70% średniej produktywności w rolnictwie krajów Unii. I produktywność pracy, ona się poprawiła w Polsce mocno, ale to nadal jest tylko 1/3 średniej produktywności rolnictwa Unii Europejskiej. To jest niższa w takich krajach jak Słowenia, Rumunia czy Chorwacja. W krajach naszych konkurentów to 40-200 tysięcy euro. Czyli jeśli byśmy spojrzeli, 7. miejsce pod względem produkcji, nie ma Wielkiej Brytanii, więc 6. teraz, standardowa na gospodarstwo 19. pozycja, produktywność ziemi 20., produktywność pracy 25. No i relacje w stosunku do średniej unijnej, to jest, proszę Państwa, produktywność pracy 33%. Produktywność pracy niska się musi przekładać na kłopoty dochodowe. Innej możliwości nie ma. Czyli jeśli byśmy spojrzeli spróbowali dwa słowa powiedzieć o, podsumując potencjał rolnictwa polskiego i jego wykorzystanie, to można powiedzieć tak, duże rozmiary w ujęciu sektorowym, przeciętnie niska produkcja w średnim gospodarstwie rolnym, relatywnie niska produktywność ziemi i bardzo niska produktywność pracy. Te szczałeczki pokazują, co zmieniać się powinno. Zasoby ziemi pozostaną stałe, liczba gospodarstw rolnych i nakłady pracy muszą maleć, rosnąć powinny nakłady kapitałowe i rosnąć powinna produkcja rolna. Dwa słowa, proszę Państwa, o dochodach w naszym rolnictwie. Otóż gospodarstw domowych, których ponad 50% stanowią dochody z działalności rolniczej, jest spośród tych 1 400 000 niecałe 500 tysięcy. 481 tysięcy, czyli 34%. Ale jeśli byśmy teraz spojrzeli, czy to według badań FANowskich, według badań IER-owskich, to proszę Państwa, i popatrzyli, jaki jest dochód na pełno zatrudnionego w rolnictwie, z rodziny, no to tych gospodarstw, gdzie ten dochód wynosi od 36 tysięcy w górę, mamy, proszę Państwa, w zależności jak będziemy liczyć, czy to będą dane FANowskie, czy dane IER-owskie, 100-110 tysięcy. 36 tysięcy rocznie, no to jest 3 tysiące złotych miesięcznie na pracującego. Utrzymać się nie da, ale na rozwój już pieniędzy żadnych nie będzie. Dopiero te gospodarstwa większe, gdzie ten dochód, proszę Państwa, już będzie wynosił na jednego pracującego 60 tysięcy, mogą się tak faktycznie naprawdę zacząć rozwijać, ale tych gospodarstw to jest 60-70 tysięcy. Proszę Państwa,
Jeszcze dwa słowa. Mamy bezsprzecznie dualność struktur w naszym rolnictwie. To zresztą bardzo mocno do tego się odwoływała ustawa o ustroju rolnym z roku 2003, gdzie, kiedy ją kształtowano, wskazano, że jest dualność struktur, są gospodarstwa duże, są gospodarstwa mniejsze, rodzinne, jedne i drugie mają prawo istnienia i prawo rozwoju. Jest również pewna dualność popytu. To jest rzecz, która w Polsce w tej chwili zaczyna nabierać coraz większej roli, a znana już w rolnictwie, czy może nie wśród konsumentów żywności, dawno w krajach rozwiniętych Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych. Jak jest dualność struktur, jest dualność popytu, to pożądana byłaby dualność rozwoju prowadząca do dualności struktury produkcji. Proszę Państwa, jest taki, nawet niektórzy mówią, że teoria trójkąta gruszki i klepsydry, która pokazuje, jak się zmienia wraz ze wzrostem poziomu dochodów konsumentów popyt na produkty. Przy niskim dochodzie ten popyt jest duży na produkty najtańsze, masowe, przy średnim dochodzie rośnie na produkcji średniej jakości, przy dochodzie najwyższym jest wysoki na produkty niskie, masowe i bardzo wysoki na produkty wysokiej jakości. Te wielkości są empirycznie potwierdzone w badaniach między innymi prowadzonych w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. Czyli gdzie trzeba produkować w miarę rozwoju? Dużo produktów wysokiej jakości i dużo produktów masowych. Na te bowiem jest popyt największy, jest popyt rosnący. Co to oznacza? Że muszą inną strategię przyjmować dwa typy gospodarstw, które mamy. Mamy gospodarstwa, gdzie jest wyposażenie jednostki pracy duże w ziemię i duże w kapitał. To są na przykład duże gospodarstwa dzierżawców, popegeerowskie, i są gospodarstwa mniejsze, gdzie jest wyposażenie w ziemię małe, ale jest czy powinno być duże w kapitał, a nawet bardzo duże w kapitał na jednostkę pracy, by te gospodarstwa sobie mogły radzić. Zatem powinny być dwie strategie rozwoju rolnictwa, obie uwzględniane w polityce rolnej, których, a skutek powinien być jeden, wzrost wydajności pracy w rozumieniu wzrostu wartości dodanej na jednego pracującego. Gospodarstwa duże, dysponujące dużymi zasobami ziemi, mogą się rozwijać w oparciu o te właśnie duże zasoby ziemi i kapitału na jednego pracującego, już niekoniecznie na hektar. Ale wówczas wartość dodana jest duża. Jakbyśmy spojrzeli globalnie, to jest taki typ rolnictwa, który występuje, czy jest bardzo powszechny na przykład w Stanach Zjednoczonych. Natomiast rolnictwo europejskie to głównie gospodarstwa mniejsze i w naszym kraju one też dominują. Muszą się rozwijać w oparciu o duże zasoby pracy, bo je mają, i duże zasoby kapitału, i to finansowego, intelektualnego, na jednego pracującego i na jeden hektar. W gospodarstwach małych jest potrzebna duża wartość dodana na jednostkę ziemi, na jednostkę pracy, na jednostkę produktu. Musi być w mniejszych gospodarstwach inny produkt wytwarzany niż w gospodarstwach dużych. Plagą jest w mniejszych gospodarstwach w Polsce rezygnacja z produkcji zwierzęcej, a to jest najprostszy sposób przetwarzania produktu roślinnego w produkt zwierzęcy, uzyskiwania wartości dodanej. Jest bardzo wiele gospodarstw rolnych małych, które prowadzą, które mają strukturę produkcji powieloną. Gospodarstwo 10-hektarowe ma strukturę produkcji, a gospodarstwo 1000-hektarowe i próbuje uprawiać zboże, kukurydzę, rzepak i to wszystko, czy nawet jeszcze mniej, bo rzepak już jest za bardzo kapitałochłonny, trochę zboża. To nie może prowadzić do wysokiej wartości dodanej na jednostkę pracy. Jest niska wartość dodana i na jednostkę ziemi, i na jednego pracującego, i wówczas kłopoty dochodowe są duże. Produktywność ziemi też jest niewielka i to jest ten problem, który należy uwzględniać w kształtowaniu, w modelowaniu, w planie strategicznym, który nasz kraj będzie musiał przygotować w związku z kolejną perspektywą wspólnej polityki rolnej. Co jest konieczne? Jest potrzebna poprawa efektywności związana z tym,
innowacyjność, postęp biologiczny, techniki cyfrowe, rolnictwo precyzyjne. Do tego jest potrzebne dobre doradztwo, czyli takie to w kierunku rolnictwa 4.0. Tego się zrobić nie da w warunkach wadliwych struktur. I jeśli ktoś mówi, że jest inaczej, no to według mnie mija się z prawdą. Są potrzebne zespołowe działania rolników, by zmniejszyć koszty produkcji, zwiększyć udział rolników wartości dodanej. Jest potrzebne wejście czy w dalsze ogniwa łańcucha przetwórczego. Jest potrzebne rozsądne wsparcie publiczne, te, które głównie oferuje wspólna polityka rolna. Jest potrzebny rozwój dalej handlu zagranicznego, ale kreowany coraz bardziej w oparciu o przewagi jakościowe. Na przykład my nie mamy ani jednej znanej marki polskich produktów żywnościowych. Ani jednej. A dopiero na znanych markach można uzyskać wysoką wartość dodaną. Jakość polskich produktów żywnościowych jest dobra. Mamy dobry przemysł spożywczy, stosunkowo nowy, zmodernizowany, ale to się nie równa marce. Nie? To nie jest hamon iberyka, czy szynka parmeńska, czy coś, gdzie można uzyskiwać za kilogram nawet setki euro. Lata, zanim się uzyskać uda. Jest potrzebna zmiana struktury produkcji, również następują zmiany popytu krajowego i tutaj niestety nasze rolnictwo, szczególnie polskie drobne gospodarstwa, nie odpowiadają na tę zmianę popytu. Na przykład sklepy z bioproduktami innymi to często tę sprawę załatwiają sieci, a nie na przykład polscy rolnicy, którzy mogliby z tego tytułu uzyskiwać dodatkowe dochody. Nadal konieczne będzie uzyskiwanie dochodów poza działalnością rolniczą i w gospodarstwie i poza. Potrzebny jest zatem rozwój pozarolniczych miejsc pracy. Także jest akceptacja i wsparcie migracji z miejsc, ze wsi, także migracji wahadłowej. Przecież i utrzymywanie dużej ilości pracującej to jest jakaś luka w rolnictwie, tak? Przy ich niskiej wydajności pracy to jest jakaś luka w PKB, czyli to jest również także i problem o charakterze makroekonomicznym. Proszę Państwa, tyle w skrócie dotyczącym kwestii strukturalnych, tylko niektórych, bo czas mam ograniczony i tak cały czas już byłem zaniepokojony, czy Pan Przewodniczący mi pozwoli kończyć, bo już chyba przekroczyłem. Zdecydowanie. Dziękuję. Bardzo nas zaciekawiła prezentacja. Dziękuję za nią serdecznie. Bardzo dobrze wprowadziła nas w diagnozę, w pewien punkt startu, z czego wychodzimy, przystępując do dyskusji i negocjacji w ramach przyszłej wspólnej polityki rolnej. W pierwszym takim okrążeniu przy naszym stole panelowym chciałbym poprosić każdego z panelistów, może tak w kolejności, o z jednej strony ustosunkowanie się do tez i diagnozy, którą otrzymaliśmy w prezentacji pana profesora, ale z drugiej strony, żebyśmy już się nakierowywali na to, o czym będą dyskusje w ramach wspólnej polityki rolnej. To jest kwestia, czy kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny mieć autonomię bądź daleką autonomię w kształtowaniu pewnych swoich krajowych i regionalnych programów wsparcia. Czy Polska będzie mieć dostateczny wpływ na korzystanie z narzędzi wspólnej polityki rolnej i instrumentów krajowych, aby móc podnosić konkurencyjność polskiego rolnictwa. Z jednej strony miejmy tą diagnozę w tyle głowy, a z drugiej strony zastanówmy się, w którym kierunku idą dzisiaj rozmowy i uwarunkowania unijne, jeżeli chodzi o to, co będziemy mieli dostępne, żeby właśnie tym wyzwaniom podołać. Proszę bardzo, pan profesor Jerzy Wilkin. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić tutaj przed Państwem, ale w tak znakomitym gronie dyskutantów. Szczególnie się cieszę, że obok mnie siedzi pan doktor Jerzy Plewa, który dla polskiego rolnictwa, ale i dla europejskiego zrobił niezwykle dużo i pełnił
najwyższą funkcję urzędniczą w Komisji Europejskiej. Podejrzewam, długo będziemy czekali na tego typu awans w strukturach Unii Europejskiej. Proszę Państwa, ja też się cieszę bardzo, że na sali, tak jak przeglądam, są osoby, które oczywiście w większości interesują się rolnictwem, ale nie tylko. Są osoby, które widzą tę problematykę w znacznie szerszym kontekście, dostrzegają polityczne, ekonomiczne, społeczne czy kulturowe znaczenie rozwoju wsi i rolnictwa. I to jest coś dobrego, ponieważ jak bym zadał takie pytanie na początek, kto jest tak zwanym interesariuszem rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich? Czy to są wieśniacy i rolnicy? Oczywiście nie tylko. Wszyscy jesteśmy tymi interesariuszami. I o tym warto pamiętać. To jest wszystko dla nas niezwykle ważne i mogę powiedzieć w naszym interesie, żeby to się dobrze rozwijało. W związku z tym to zainteresowanie jest bardzo potrzebne. Ja na przykład ubolewam, że czasami problematyka wsi i rolnictwa jest tak troszeczkę zmarginalizowana i taka mało sexy, że tak powiem, dla dziennikarzy, dla publiczności, dla wielu osób niezainteresowanych bezpośrednio, nie odczuwających na swojej skórze i swojej kieszeni, jakie to ma znaczenie. To mnie prowadzi do drugiego spostrzeżenia, do tego, co można by nazwać odpowiedzialnością za rozwój wsi i rolnictwa. Gdzie ono jest umieszczone? Kto jest odpowiedzialny? Oczywiście za te sprawy można to rozpatrywać na mikroekonomicznym poziomie gospodarstw, przedsiębiorstw i tak dalej, ale tak naprawdę to jest odpowiedzialność krajowa. To jest odpowiedzialność europejska i to jest w coraz większym zakresie odpowiedzialność globalna. Dam tutaj przykład. Przed samą konferencją dziennikarz radiowy, który od lat zajmuje się rolnictwem, zadał nam pytanie tutaj, z doktorem Siekierskim siedzieliśmy, o skutki Zielonego Ładu dla rolnictwa. Czy to jest coś, co temu rolnictwu pomoże, zaszkodzi. Otóż jest takie pytanie, czy Zielony Ład to jest szansa, czy to jest przekleństwo dla rolników? Czy to jest taki ciężar, który spada i zagraża interesom rolników? Tak nie musi być. Zielony Ład może być szansą. Ale jest też koniecznością. To jest właśnie, to wynika z tej globalnej odpowiedzialności za rozwój wsi rolnictwa. Kolejna rzecz. Tu podkreślam wielokrotnie i jeszcze raz to powiem. Europejskie rolnictwo, europejska produkcja rolna jest potrzebna nie tylko Europie, ale i światu. Akurat żyjemy w takiej uprzywilejowanej pod względem klimatyczno-kulturowo-historycznej części świata, gdzie zmiany klimatyczne zachodzą, wiadomo, wszędzie. Odczuwamy je, ale nie w takim stopniu, jakim będzie odczuwać to większość Afryki czy większość Azji. Tamte warunki dla rozwoju produkcji rolnej w niektórych miejscach się dramatycznie pogarszają i będą pogarszać. W związku z tym istnieje zapotrzebowanie na produkty i będzie ono rosło i będą oczekiwania od Europy, że w tym zaspokajaniu potrzeb się włączy. W związku z tym, jak ja podkreślam, jak po zakończeniu II wojny światowej w Polsce wyłączono z użytkowania rolniczego prawie 6 milionów gruntów rolnych, to nie jest rzecz obojętna ani dla polskiego rolnictwa, ani dla polskiej przyszłości, ani zwłaszcza dla warunków europejskich, a nawet globalnych. Kolejny punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, że Zielony Ład i to, co zresztą Unia Europejska robiła już od wielu lat, to jest tak zwane zazielenianie się wspólnej polityki rolnej, wprowadzanie kryteriów środowiskowych do instrumentarium tej polityki, było takim bardzo rozsądnym posunięciem i ono zwiększało tak zwaną legitymizację wspólnej polityki rolnej. Dlaczego Europejczycy ciągle uważają, że należy wspólną politykę rolną realizować, dlatego że widzą,
nie tylko korzyści w postaci bezpieczeństwa żywnościowego, ale również skutki środowiskowe, różnorodność kulturową, przyrodniczą i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzą to rolnictwo w takim szerokim, wielofunkcyjnym kontekście. Kolejny punkt, na który też chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, teraz mówimy tutaj o przyszłości, o tej przyszłej wspólnej polityce rolnej, że tam zachodzą, będą zachodzić zmiany. Nawiasem mówiąc, one nie są wielkie. Ja uważam, że w ewolucji polityki rolnej, co wielu uważa za zaletę, jest pewna bezwładność, czy taka inercyjność może. Ale to w tych dużych politykach to często tak się dzieje właśnie. I nie jest to dla mnie zaskakujące. Natomiast istnieje spory potencjał racjonalności wspólnej polityki rolnej, że można te pieniądze, nawet mniejsze, lepiej wykorzystać. I o tym się nie zawsze i niedostatecznie dyskutuje. Ponieważ najwięcej pieniędzy idzie na płatności bezpośrednie, to jest pole do bardzo, moim zdaniem, istotnej poprawy racjonalności wydatkowania funduszy publicznych. Ale to jest zawsze drażliwa sprawa także ze względów politycznych. Bo to są stosunkowo łatwe pieniądze, które docierają do gospodarstw. Rolnicy się przyzwyczaili już i uważają to za coś takiego oczywistego. A to nie musi być oczywiste. Płatności mogą się bardzo istotnie zmienić, czy być zastąpione czymś innym. Jeszcze nie wiemy czym. Tu była przeprowadzona taka ankieta, która mówi o odpowiedzi na różne pytania, między innymi o potrzebę definicji gospodarstwa rolnego. Tu nie chodzi, ja wiem, że ja zajmowałem się także porównaniami międzynarodowymi rolnictwa. To jest olbrzymia różnorodność typów gospodarstw i one są potrzebne w tej różnorodności. Ale w Europie, gdzie mówimy o gospodarstwie jako odbiorcy, jako beneficjencie pieniędzy wspólnej polityki rolnej, to warto zadać pytanie, czy ten adresat jest dobrze zaadresowany. Czy to targeting jest przeprowadzone tak, jak trzeba. Nie jest przeprowadzone. I dlatego chciałem tutaj zacytować, ale już nie miałem czasu, Konfucjusza, który mówił, że jeśli coś się źle w polityce zdefiniuje na początku, to na końcu będą bardzo mizerne efekty. I to kiedyś przytoczę w całej okazałości, bo to jest bardzo mądra zasada, ale tu przewodniczący pokazuje, że na razie wystarczy mojej wypowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przekażę głos panu ministrowi Jerzemu Plewie. Proszę bardzo. Spójrzmy z perspektywy Europy troszeczkę. Dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w tak ważnym panelu w tym właśnie momencie czasu. Chcę powiedzieć, że poniekąd to mój debiut, bo jak wspominano, zakończyłem pracę w komisji, ale teraz rozpocząłem współpracę w ramach projektu Team Europe, czyli informowania społeczeństwa o politykach unijnych. Ja spróbuję się odnieść do tych pytań, które pan moderator naszego spotkania zadał, ponieważ mamy bardzo dobrą bazę, jeśli chodzi o obraz polskiego rolnictwa na podstawie prezentacji pana profesora Poczty. W związku z tym myślę, że chciałbym na początku wyjaśnić dwie rzeczy. Otóż jest kilka nakładających się procesów, które toczą się w Unii Europejskiej, a czasem one są łączone w jeden proces w Polsce. Otóż proszę państwa, reforma wspólnej polityki rolnej. Debata nad tą reformą się rozpoczęła w roku 2017, w roku 2018 propozycja komisji w sprawie tej reformy się pojawiła. Między innymi tam już pojawiło się projekt połączenia pierwszego i drugiego filaru pod nie połączenia fizycznego, ale nowego strategicznego programowania pierwszego i drugiego filaru. A jednocześnie mamy debatę budżetową, która jeszcze nie zakończyła i ustalenie budżetu jest warunkiem zakończenia reformy. I w międzyczasie mamy propozycję nowego Zielonego Ładu, który podnosi poziom ambicji, jeśli chodzi o sprawy klimatyczne i środowiskowe i który ma również wpływ na rolnictwo. Ale to nie jest bezpośrednio reforma, bo ten proces dotyczący Zielonego Ładu, on się zakończy znacznie później.
I teraz przechodząc do pytania. Otóż już obecnie państwa członkowskie mają znaczną autonomię, jeśli chodzi o wykorzystanie środków w ramach drugiego filaru rozwoju obszarów wiejskich, a także pewną autonomię, jeśli chodzi o relacje między pierwszym a drugim filarem. No, ta autonomia jest różnie wykorzystywana. Na przykład jest możliwość przesuwania środków z pierwszego do drugiego filaru. I większość państw wykorzystuje właśnie ten kierunek przesunięcia, ponieważ chce modernizować gospodarstwa rolne, wspierać rozwój obszarów wiejskich i środki z dopłat bezpośrednich częściowo kieruje na rozwój obszarów wiejskich. Jest niewielka grupa państw, do których należy również Polska, która wykorzystuje drugi kierunek i przesuwa środki z drugiego filaru. Polska robi to w największym zakresie, ponieważ drugi filar jest największym, jeśli chodzi o wydatki budżetowe z Unii dla Polski, i 25% z drugiego filaru przeznacza na dopłaty bezpośrednie. To jest przykład autonomii, państwa członkowskie mogą go decydować, ale oczywiście biorą też odpowiedzialność, jaki później jest tego efekt. Także kierunek proponowanych zmian polityki rolnej jest taki, żeby dać jeszcze więcej autonomii państwom członkowskim w kształtowaniu strategicznego planu, który będzie obejmował pierwszy i drugi filar. Ale tu jest pewien ważny element. To nie jest tylko większa swoboda, ale jest większa odpowiedzialność, bo ta autonomia będzie monitorowana i te programy strategiczne muszą być spójne zarówno z celami unijnymi, tych celów jest 9, 3 są klimatyczne, 3 się dotyczą nowych wyzwań cywilizacyjnych i 3 ekonomiczne. I Komisja Europejska będzie zatwierdzała te plany, najpierw sprawdzając, czy one są zgodne z na przykład innymi zobowiązaniami kraju dotyczącymi klimatu, ochrony środowiska, jak i celami strategicznymi Unii. I w razie zastrzeżeń będą potrzebne korekty, jak również jest przewidziany mechanizm, który jednak wymusza realizację takich programów. Także odpowiadając konkretnie na pana pytanie, tak, więcej autonomii, ale więcej odpowiedzialności, pod warunkiem, że środki będą zdecydowanie wykorzystane na cele dotyczące klimatu i ochrony środowiska. Czy Polska będzie w dostatecznym stopniu miała wpływ na kształt tych rozwiązań? Otóż, proszę państwa, ja powiedziałem o tym procesie. Mamy propozycję Komisji i teraz jest debata na poziomie Rady Europejskiej, czyli państw członkowskich. Polska tam ma jeden z 27 głosów, ale oczywiście głosowanie jest większościowe i liczy się oczywiście sposób ważenia tych głosów jest znany. W związku z tym nie ma jednomyślności potrzebnej, ale generalnie trzeba właśnie wiązać różne koalicje po to, żeby osiągnąć cele. I oczywiście jest debata w Parlamencie Europejskim, który również, jak wiemy, ma odpowiednią strukturę. I dopiero po zakończeniu tej debaty będziemy znali kwestie związane z nowym kształtem. A więc wpływ Polski będzie się odbywał poprzez debatę w Radzie i poprzez udział parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim. Oczywiście ostateczny kształt musi być zgodny z tym, co może zaakceptować Komisja, bo to jest tak zwany trilog. I tutaj państwo możecie sami ocenić, jak wygląda ta sytuacja. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że ten wpływ będzie na pewno duży na to, jak wykorzystać już uzgodnioną politykę, bo to będzie dane do realizacji każdego kraju. I chcę zwrócić uwagę na kilka przykładów, bo mamy to już i teraz. Na przykład jest tylko jedno państwo członkowskie, które nie wykorzystuje tak zwanych dopłat związanych z produkcją.
Polska je wykorzystuje na przykład na wspieranie w znacznie większym stopniu producentów buraków cukrowych, tak jak Rumunia, ale inne kraje tego nie stosują. Z kolei jeszcze inni wykorzystują na przykład na wspieranie produkcji w obszarach górskich, na krowy mamki i tak dalej. No widać wyraźnie, że pojawia się decyzja teraz dla Polski, bo z jednej strony mówimy o kwestii wyzwań tych cywilizacyjnych, kwestia otyłości, ograniczenie spożycia cukru, a z drugiej strony są miejsca pracy związane z miejscami pracy tych ludzi, którzy pracują w sektorze cukrowniczym. I to jest przykład tej możliwości wykorzystania tych możliwości, które stwarza polityka wspólnotowa. Chcę jedno na razie zaznaczyć, że mimo, że jeszcze nie ma ostatecznych rozstrzygnięć, to jest praktycznie jasne, że debata i rozstrzygnięcia zmierzają w tym kierunku, że w przyszłości wsparcie na rolnictwa ze środków publicznych będzie kierowane dla tych gospodarstw, które prowadzą działalność zrównoważoną z punktu widzenia środowiska, klimatu. Te wszystkie zabiegi, które były dotychczas, pan profesor Wilkin wspomniał o zazielenianiu, greening i tak dalej, to było tylko preludium do tego, żeby w tym kierunku dać bardzo ważny krok do przodu. I to jest właśnie ten element greeningu, który to powoduje, element Zielonego Ładu, który to powoduje, że ten wysiłek musi być większy, bo osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050 i 40% redukcja CO2 gazów cieplarnianych w 2030 roku w stosunku do roku 1990, to są takie wyzwania, do których rolnictwo również musi się przyłączyć. Ja może na tym się ograniczę, tylko chcę powiedzieć, że te sprawy strukturalne są ważne, ale najważniejsze będą w najbliższym okresie sprawy klimatyczne i rolno-środowiskowe, jak rolnictwo sobie z tym poradzi. Dziękuję bardzo. Przekażę teraz głos pani profesor Monice Stanny, ale jeszcze widzę, że coraz bardziej ukierunkowujemy się na to, że Unia Europejska w ramach swojego pomysłu na wspólną politykę rolną stawia inne cele również niż te rolne. Żebyśmy już w tych kwestiach też zaczynali podnosić te głosy w dyskusji. To są cele chociażby środowiskowe, ekologiczne, klimatyczne. Widzimy, że również społeczne. Więc już akcentujmy w kolejnych wypowiedziach również te aspekty. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Witam państwa serdecznie. Ja tak się domyślam, że moja rola w tak doniosłym gronie powinna przede wszystkim skupić się na aspekcie wiejskim, bo przecież rolnictwo to część wsi, a nie wieś częścią rolnictwa. I tak też podchodzę do wyzwań, które są i tematem dzisiejszego spotkania stojące przed polską wsią i rolnictwem w nowej perspektywie. I również w kontekście badań, które realizujemy zarówno z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w projekcie Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i również badań realizowanych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Otóż uważam, że tym największym wyzwaniem stojącym przed polską wsią i rolnictwem na najbliższe lata jest niestety zbyt powolna dezagraryzacja lokalnych struktur gospodarczych. Mianowicie wzrost pozarolniczych źródeł utrzymania w strukturze gospodarki lokalnej, mieszkańców oczywiście źródeł utrzymania, jest zbyt powolny. Oczywiście ta dezagraryzacja ma różne wymiary. Dwa takie najbardziej skrajne, które widzimy w Polsce, to ten, który doprowadza właściwie do zaniku funkcji rolniczej, a odbywa się w południowo-wschodniej części Polski, głównie Małopolska i Podkarpacie, gdzie no właściwie następuje absolutny eksodus rolnictwa. No i ta dezagraryzacja, która ma bardziej korzystny wymiar, właściwie korzystny wymiar, ale nie bardziej, związana z tymi gospodarstwami, które są wielkoobszarowe. Tak więc mamy te dwa wymiary dezagraryzacji. A więc przy zmniejszających się funduszach wspólnej polityki rolnej trzeba przede wszystkim myśleć, jak racjonalizować, a nie jak socjalnie wspierać polskie rolnictwo. Bo
to jest właśnie ta odpowiedzialność. Brak dezagraryzacji prowadzi do depopulacji. Kolejnego właściwie można powiedzieć wyzwania, które stoi przed polską wsią. Bo dezagraryzacja to jest proces kierunku wielofunkcyjności. Jeżeli mamy obszary o względnie monofunkcyjnej strukturze gospodarczej, a więc rolnicze, to nie są obszary atrakcyjne do życia ludności na tych obszarach, a więc one powodują wypłukiwanie ludności. Czyli migracje. I to jest kolejne wyzwanie. Migracje, które też mają dwa wymiary. Pan profesor Poczta mówił o tej dychotomii, ja tak trochę się chyba w to nawet i wpisuję w tej swojej wypowiedzi. Bowiem z jednej strony mamy wypłukiwanie z obszarów tych najbardziej rolniczych, które są zarówno we wschodniej Polsce, ale są również na strefach styku granic regionalnych. I stamtąd też również największy eksodus ludności, ciągle oczywiście bardzo, bo migracje są bardzo selekcyjne. One wypłukują oczywiście przede wszystkim kobiety i przede wszystkim ludzi w młodym wieku. Ale z drugiej strony oprócz tych terenów, które się depopulują poprzez odpływ migracyjny, mamy koncentrację ludności głównie w strefach podmiejskich. I oczywiście słyszymy również i w przekazie politycznym, że w Polsce ewenement na skali Europy mamy dodatnie saldo migracji na wieś. Nic bardziej mylnego, bo to jest tylko statystyka, a nie rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że właściwie 1/3 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce notuje dodatnie saldo migracji, niespełna 1/3. I to są wyłącznie gminy podmiejskie. Czasami gminy o wysokich walorach, zazwyczaj przyrodniczych, turystycznych. Ale tak naprawdę ta koncentracja następuje w strefach podmiejskich. No i do tego, jak dołożymy, może nie wspólną politykę rolną, bo ona głównie ma środki dla indywidualnych odbiorców, mniej dla gmin, mniej gminy absorbują, bo to głównie jest drugi oczywiście filar przede wszystkim, ale popatrzymy na politykę spójności z kolei, która też jest oczywiście polityką może nie tak dedykowaną obszarom wiejskim, ale przede wszystkim dysproporcjom rozwojowym. To dochodzimy, proszę Państwa, do wniosku, kiedy się na tą politykę spójności popatrzy, że częściej gminy o wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli te podmiejskie, korzystają z funduszy polityki spójności. Co trzecia gmina podmiejska właściwie w bardzo wysokim stopniu absorbuje fundusze unijne, a tylko co szósta gmina o niskim poziomie rozwoju w wysokim stopniu absorbuje fundusze unijne. No i w związku z tym dochodzimy do kolejnego wyzwania, jakim jest terytorializacja działań. Terytorializacja do bardzo zróżnicowanego rozwoju, w którym oczywiście nie jesteśmy ewenementem na skali europejskiej, ale mamy bardzo specyficzną tą terytorializację, wynikającą nie tylko z zaszłości historycznych, ale i również właśnie z tego cyklu koniunkturalnego, który nam definiuje ten rozwój na takiej osi centrum-peryferia. Ta terytorializacja działań zarówno w ramach wspólnej polityki rolnej, bo już jest częściowo w ramach polityki spójności, skrojona powinna być do potrzeb i wyzwań lokalnych społeczności. Polska powinna skorzystać z tej możliwości, aby wspólna polityka rolna miała pewne moduły terytorialne. Bo przecież to rolnictwo, które właśnie jest na południowo-wschodniej części Polski, czy we wschodniej części Polski, a zachodniej czy północno-zachodniej, jest zupełnie innym rolnictwem. Oczywiście do tego, żeby te społeczności lokalne i również rolnicy mogli się rozwijać i doganiać, również nawet w kontekście rolnictwa 4.0, czy w ogóle gospodarki 4.0, potrzebna jest cyfryzacja. I to jest według mnie czwarte, również ważne wyzwanie. Wyzwanie, które potrafi zmniejszyć odległość, to znaczy cyfryzacja nie zna odległości. Nie ma tutaj potrzeby mierzenia tej odległości, bo mamy dostęp poprzez cyfryzację do wszelkich technik, możliwości poprawy jakości, komfortu życia czy gospodarowania poprzez dostęp do różnych usług.
Oczywiście do tego musimy nie tylko dojrzeć kompetencyjnie jako społeczeństwo, ale przede wszystkim musi być infrastruktura do tego odpowiednia. I to nie są hotspoty, bo kto dzisiaj z nich skorzysta? Jak każdy ma właściwie, jak już jest w mieście, to telefon mobilny, internet mobilny. I to nawet w mniejszym stopniu jest internet stacjonarny, ale przede wszystkim ten dostęp mobilny, o którym bardzo mówią rolnicy. Rolnicy, którzy jako pierwsza grupa społeczno-zawodowa w Polsce w 100% zostali jakby włączeni, czy narzucono im nakaz rozliczania się w formie cyfrowej, a mianowicie wnioski na płatności bezpośrednie, w ogóle wnioski przez agencję w 100% muszą być składane przez internet, nie w formie papierowej. I to rozporządzenie spowodowało, że rolnicy wpadli w popłoch, bo dostęp do internetu, szczególnie w różnego rodzaju przysiłkach, koloniach i tego typu miejscowościach osadniczych jest bardzo ograniczony. I ostatni element, ostatnie wyzwanie, które widzę szczególnie dla polskiego rolnictwa, które po prostu tego nie ma, to jest wyzwanie związane z obowiązkiem rachunkowości rolniczej. Jeżeli mówimy o tym, że zastanawiamy się nad definicją gospodarstwa rolnego, zastanawiamy się, jak racjonalizować wsparcie dla rolnictwa, a nie tylko socjalnie wspierać, potrzebna jest rachunkowość tak, żebyśmy i my, badając rolników, i rolnicy sami wiedzieli tak naprawdę, w jakiej kondycji są. Dziękuję bardzo. Przekażę głos dalej. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może nakreślę na początku perspektywę, z jakiej patrzę na te zagadnienia. Dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w debacie w tym pracownym gronie. Powiem na początek, że czytając to opracowanie, no, przeklaskiwałem wręcz wnioskom i konkluzjom w nim zawartym, bo one w pełni wpisują się w te obserwacje, które czynię też w praktyce, mieszkając na środkowym Pomorzu, w małej miejscowości popegeerowskiej Przechlewo, gdzie od 26 lat współtworzę i współzarządzam dużym przedsiębiorstwem rolnym. Takim trochę niechcianym dzieckiem chyba w kontekście tego, co się mówi o rolnictwie dzisiaj, no bo jesteśmy z jednej strony dużym przedsiębiorstwem gospodarującym na 13 tysiącach hektarów w przewadze dzierżawionych od Skarbu Państwa. Z drugiej strony jeszcze jesteśmy z kapitałem zagranicznym, duńskim w tym przypadku, a więc takie niegrzeczne dziecko może polskiego rolnictwa, które jednak z drugiej strony w ciągu tych wszystkich lat było w stanie wypracować coś takiego jak zerowy ślad węglowy dzisiaj, który uzyskaliśmy dzięki zbudowaniu 8 biogazowni rolniczych i to zaczęliśmy robić w roku 2005, nie wczoraj, widząc w perspektywie, że ten kierunek ma sens, energia odnawialna produkowana z produktów tych ubocznych produkcji zwierzęcej, odchody zwierzęce, biomasa marginalna, słoma, kiszonka z kukurydzy w jakiejś części. I dzięki temu dzisiaj, licząc ślad węglowy, robimy to korzystając z usług specjalistów i certyfikując to certyfikatem niemieckiej firmy TÜV, możemy powiedzieć, że jesteśmy neutralni klimatycznie, czy w jakimś sensie już wpisujemy się w te założenia Zielonego Ładu. Do tego również w ciągu tych lat wypracowaliśmy to, o czym się mówi w założeniach tej nowej polityki rolnej, czyli redukcja zużycia antybiotyków. My mamy całą linię produkcji świń, w której w ogóle nie używamy antybiotyków w leczeniu, czyli tak prowadzimy tę hodowlę w takich warunkach dobrostanu, żeby nie było konieczne leczenie, bo zwierzęta nie chorują. Oczywiście ta część, która choruje, to mamy obowiązek leczyć i jest separowana i dociera do finału osobną ścieżką. To jest kolejny taki element, który jest wyjęty, można powiedzieć, z planów ambitnych tej nowej wspólnej polityki rolnej. Nie używamy też w tej linii produkcyjnej pasz z komponentami GMO. Są pasze bez GMO, czyli kolejny element, o którym mówimy w tym nowym podejściu. No i precyzyjne zarządzanie produkcją, czyli co ze zużyciem nawozów, co ze zużyciem środków chemicznych, ochrony roślin. Tam takie podejście, które wynika też z gospodarskiego, przymiarki gospodarskiej, no zużywaj tyle, ile optymalnie możesz przeznaczyć na uprawę, aby nie przesadzić, a osiągnąć pożądany efekt. Więc to tak w kontekście tła. Do tego dochodzi jeszcze ważny walor społeczny, bo o tym też już tutaj mówiliśmy dzisiaj i tak dyskutując w różnych gremiach z rolnikami, bo mam często okazję to robić lokalnie, regionalnie,
i czasami też w skali krajowej, no, podnoszą się głosy, że dopłaty bezpośrednie, zależne tylko i wyłącznie od tego, że mam ziemię i coś z nią robię, nie są najlepszym rozwiązaniem, bo one konserwują taką strukturę, o której przed chwilą usłyszeliśmy. I to mówią też sami rolnicy i proponują na przykład w rozmowach, żeby przywiązać jednak i uzależnić te dopłaty od innych czynników. Jakich? No, to mówimy sobie ogólnie, żeby rolnik wykonywał, realizował te role szerzej pojęte niż produkcja, ale też rolę społeczną, spełniania warunków środowiskowych, ochrony środowiska, bioróżnorodności, zaangażowania społecznego. Jak to ubrać w instrumenty, w kryteria, to jest pewnie wyzwanie, ale te głosy uważam zmierzają w bardzo fajnym kierunku i powodowałyby, że w jakiś sposób byśmy no, rozliczali w dobrym tego słowa znaczeniu i w ramach tak zwanego dobrego kontraktowania, to profesor chyba Wilkin użył tego sformułowania, dobrego kontraktowania zdrowego, że coś za coś w tym dofinansowaniu i wsparciu rolnictwa. Dużym wyzwaniem będzie spełnienie tych ambitnych planów Europejskiego Ładu, jeżeli chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych, która no, w dużym stopniu pochodzi od produkcji zwierzęcej w rolnictwie. Po pierwsze, trzeba będzie eliminować mnóstwo stereotypów i nieporozumień, które towarzyszą tej dyskusji, no bo nie wiem, kto z dyskutantów w szerokim pojęciu ma świadomość tego, jaki wpływ na emisyjność ma dwutlenek węgla, a jaki wpływ ma metan, który jest głównym gazem cieplarnianym w rolnictwie, a który ma tylko 9-letni okres połowicznego rozkładu w stosunku do 100 lat dla dwutlenku węgla. A jeszcze są jakieś podtlenki azotu i inne historie. I co się dzieje w bydle, a co się dzieje w świniach i w drobiu, to są bardzo złożone tematy i każdy z nich wymaga innego podejścia. W przypadku bydła jest to duże wyzwanie, no bo nie przywiążemy woreczków foliowych do pyska, a drugiego z drugiej strony zwierzaka, żeby zbierać ten gaz. Natomiast w przypadku świń i drobiu to już się da zrobić, bo one są utrzymywane w budynkach zamkniętych i to właśnie realizujemy chociażby w naszej firmie. Jeszcze jeden wątek, spojrzenie globalne. Miałem okazję tydzień temu dokładnie uczestniczyć w Londynie na takiej dużej międzynarodowej konferencji poświęconej zdrowiu zwierząt i żywieniu zwierząt. 38 krajów prezentowanych, branża oczywiście z tych sektorów najwyższa półka i spojrzenie takie globalne na to, co przed nami jako wyzwania, nie tylko w Europie, ale na świecie. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Azji. I świadomość wszędzie tego, że dzisiaj trzeba patrzeć bardzo holistycznie na rolnictwo, nie tylko jako takie z produkcją związane, ale jako produkcję żywności w kontekście również oczekiwań konsumenta, który na podstawie różnych swoich przemyśleń, czasami opartych o fakty, czasami o stereotypy i fake newsy, ma takie, a nie inne oczekiwania. I patrzy dzisiaj na to, jaki jest ślad węglowy tej żywności, którą kupuje, w jaki sposób została wyprodukowana i mówi o tym zrównoważeniu, jakkolwiek je rozumieć. I tam też była dyskusja ciekawa, jak to jest to zrównoważenie. No i wnioski, że ono może być bardzo różnie definiowane w zależności od tego, w jakiej części świata, ba, kraju jesteśmy. Kontekst środowiskowy, społeczny, ekonomiczny i wiele innych. Więc ta definicja może być dużym wyzwaniem i myślę, że to też przed nami się jawi jako zadanie. Niemniej jednak wnioski z tych debat na tejże konferencji były takie, że to jest przed nami i trzeba to robić. Natomiast to nie jest pytanie i dyskusja, czy produkcja zwierzęca, czy weganizm, wegetarianizm, tylko i produkcja zwierzęca, i zwiększenie efektywności przy optymalnym zużyciu zasobów, i zmniejszenie śladu węglowego, i przekierowanie też konsumpcji, patrząc geograficznie, globalnie, na to, gdzie dzisiaj najwięcej mięsa zjadamy i z jakimi chorobami się borykamy w części tej bogatej świata Europa, Ameryka Północna, a patrząc na Afrykę i Azję, czyli przekierowanie, zwiększenie konsumpcji tam, gdzie ona jest dzisiaj niska, a zmniejszenie jednak w tych krajach Europy i Ameryki Północnej, czyli tak zwany fleksitarianizm, takie bardzo ciekawe pojęcia teraz krążą w eterze i trzeba się do nich przyzwyczajać. Redukcja spożycia mięsa, czyli mniej, ale lepiej, czyli ze świadomością skąd pochodzi, jak jest produkowany, przy tym też w grę wchodzi dobrostan zwierząt, który też ewidentnie łączy się i ze śladem węglowym, i z efektywnością, bo jeżeli zadbamy o dobrostan, mniej będą chorować, mniej zużyjemy zasobów, antybiotyków i całość wyjdzie nam jeszcze lepiej. Myślę, że tyle ze swojej strony. Dziękuję bardzo.
Pan doktor Jarosław Dygas, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałem się ustosunkować w kilku słowach do wystąpienia profesora Poczty. Zrobił świetną prezentację, porównał struktury, tylko ja mam jedną drobną uwagę. W krajach tych, których struktury są z punktu widzenia naszego właściwe, przemiany strukturalne zachodziły 30, 40, 50 lat temu. U nas z różnych przyczyn to się nie odbyło i dzisiaj patrząc na strukturę w zasadzie polskiego rolnictwa, opierając się na danych GUS-owskich, to w zasadzie można by połowę odłożyć na bok, bo tam się nic nie dzieje w zasadzie. I jeżeli w taki sposób byśmy spojrzeli na tą część gospodarstw, które rzeczywiście mają wkład w produkcję towarową, struktura by inaczej wyglądała i wszystkie inne wskaźniki. Więc tutaj pojawia się dwa problemy w zasadzie. Z jednej strony mamy dobrą, silną, zapewniającą samowystarczalność w zasadzie żywnościową część gospodarstw rolnych, a druga część są to gospodarstwa w zasadzie socjalne i duża część wsparcia unijnego, które trafia szczególnie w postaci płatności bezpośrednich, no można interpretować jako wsparcie typu socjalnego. Ja nie mówię, że to jest źle, bo ci ludzie zostali w gospodarstwach, nie mieli wykształcenia, nie mieli szansy zmienić pracy, ale tutaj to jest, myślę, kwestia do przemyślenia, bo w końcu musimy w Polsce zacząć traktować działalność rolniczą, prowadzenie gospodarstwa jako przedsiębiorstwo, a w zasadzie to nie wiemy, co to jest. Tych definicji jest dziesiątki, różne przywileje bądź brak przywilejów, ale to nie służy działalności rzeczywiście zorientowanej na efektywność, na uzyskiwanie godnych dochodów. I no jest to moim zdaniem złe podejście, bowiem zaprzecza obiektywnym procesom, jakie zachodziły w wielu częściach świata, co i w polskiej literaturze przedmiotu opisane jest jako kierat rynkowy wymuszający powiększanie gospodarstw, siły ekonomicznej, żeby uzyskiwać z działalności rolniczej dochody porównywalne z innymi, załóżmy, grupami zawodowymi. I to jest bardzo ważne, uważam, wyzwanie. Drobna uwaga do FADN-u, bo myślę, że się w FADN-ie nic nie zmieniło, bo FADN w zasadzie nie ujmuje dochodów spoza rolnictwa. A przecież wiele gospodarstw, patrząc na Stany Zjednoczone, to i 200-300 akrów jest za mało, żeby wyżyć z rolnictwa i się czerpie z różnych innych dochodów. Rzadko bywa w tych małych amerykańskich gospodarstwach, żeby ktoś z rodziny, mąż czy żona, nie pracował w innym zawodzie, a często się zdarza, że dwójka pracuje, więc myślę, że to też jest to ważne. To nie znaczy, że ja jestem za tym, żeby tych rolników zaawansowanych wiekowo zostawić gdzieś na aucie jak w piłce nożnej, ale myślę, że tutaj bardziej celowa by była polityka społeczna krajowa w tym momencie. A do rolnictwa powinniśmy te środki unijne kierować właśnie na tych rynkowo zorientowanych, bo mówiąc o sferze globalnej, konkurencyjność się robi dramatyczna. Nałożone nowe wymogi w propozycjach nowej WPR, ta podwyższona warunkowość środowiskowa chociażby, będzie wyzwaniem, ale tak jak mówił pan profesor Wilkin, myślę, że to jest szansa też duża. Przed konferencją dzisiaj dyskutowałem z jednym rolnikiem, który uczestniczył w pewnym spotkaniu na poziomie KOPY. Niech państwo nie traktują tego jako dykteryjka. W 2012 była dyskusja na forum KOPY, przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich i dyskusja z przedstawicielami komisji na temat greeningu. No straszne larum było, nie damy rady, nic nie zrobimy. 2 czy 3 godziny dyskusji. I obecny tu na sali rolnik jeden polski mówi w pewnym momencie, panowie, bo pan nie było, jakoś tak się złożyło, przestańmy narzekać, bo jak będziemy narzekać i płakać, że nie damy rady, to te 30% nam zabiorą, nie będziemy mieli, jak się okazuje, dali radę, choć oceny greeningu są różne. Czy spełnił cele, czy nie spełnił. Pytanie o autonomiczność większą, czy możliwość krajów członkowskich w programowaniu. No tutaj bym był bardzo, bardzo ostrożny, bowiem w zasadzie tak się mówi w rozporządzeniach, też pod przewodnictwem pana wiceszefa, teraz komisji Timmermansa, powstało wielkie opracowanie w 2016.
16-17 o pogłębieniu subsydiarności, tylko trzeba pamiętać o tym, że te cele nowe polityki są określone, zdefiniowane, główne, pośrednie, przekrojowe. I w zasadzie dzisiaj na forach unijnych rolników mówi się fajnie, mamy teraz możliwość zrobić prawie co chcemy, ale zaraz, mamy cele spełniać. Nie wiemy, jakie będą kryteria oceny planu strategicznego, no bo nie wiemy do dzisiaj, nie jest to wypracowane. Jak będą mierzone wyniki, które mają być podstawą płacenia przynajmniej drugim filarze za to, co się będzie realizowało właściwie przekrojowo w każdym działaniu. No to tu Monika wspomniała rachunkowości. Jeżeli będzie obiektywnie miało być płacone za poprawę wyniku wartości dodanej, no to trzeba mieć jakąś bazę wyjściową. Proszę mi pokazać, ilu rolników w Polsce rachunkowość prowadzi. Jak spojrzymy na to od strony VAT-owców rolników, to przecież nie ma ich w Polsce 100 tysięcy. To jest wyzwanie dramatyczne, o którym trzeba pamiętać i trzeba podjąć jakieś prace w tym kierunku. Nadzieją jest to, że jak ja sądzę, nie wiem czy pan minister się zgodzi, pan minister Plewa, że ten nowy WPR to wejdzie dopiero za jakieś 3 lata. Do niedawna myślałem, że dopiero za 2, ale myślę, że za 3, bo zbyt dużo jest zaułków niewyjaśnionych na dzień dzisiejszy, żeby tak sobie opowiadać, że to ruszy. Przecież myślę, że państwo wiecie, że jest rozporządzenie o okresie przejściowym na rok. Ale doświadczenie mówi, że te 7 lat wstecz sytuacja była dużo łatwiejsza i to był rok i było zachwianie, że wszystkie kraje w zasadzie członkowskie miały już od tamtego czasu opóźnienia w wydawaniu pieniędzy na drugi filar w PROW-ach, co i dotyczy też Polski. Więc to są wyzwania poważne i trzeba się przygotować, żeby to, co wynika z Zielonego Ładu, a może bardziej Farm to Fork, żeby wykorzystać te szanse, żeby rzeczywiście pieniądze można było w Holandii spełnić te wszystkie cele, jakie przed nami stoją. I myślę tutaj jeszcze o jednej ważnej rzeczy, bo być może nie dla wszystkich jest przyjazny termin AKIS, jaki jest bardzo ważny na poziomie Unii Europejskiej, na polskie przekładając system wiedzy i innowacyjności w rolnictwie, gdzie wyzwania są ogromne w kontekście też tego, co przyniesie nam reforma, ale nie oczekujmy, że nawet jak system będzie cudownie działał wszędzie, że są już takie rozwiązania wszędzie. Myślę, że to jest wielki, niedoceniany problem. Jesteśmy, chciałem coś powiedzieć, dobrze, że nie powiedziałem, daleko w tyle, ale nie tylko my. Ale patrząc na rozwiązania związane właśnie z tymi kwestiami środowiskowo-klimatycznymi, jeżdżę na spotkania dzięki tutaj kolegom prezesom z KOPY, na spotkania w KOPY, wiele krajów już dużo przygotowało. Ja nie wiem, czy u nas przygotowaliśmy. Publicznie wiadomo, że pierwsze spotkanie zespołu się odbyło w ministerstwie i to napawa mnie pesymizmem, bo prace powinny być mocno zintensyfikowane. No ale cóż, cóż na to poradzić. Na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zatoczyliśmy w sumie pełne koło i wróciliśmy do pana profesora Walentego Poczty. W jakimś sensie, wychodząc z diagnozy, w szczególności przeszliśmy przez kwestię tych uwarunkowań, które mają wymiar międzynarodowy, ale ja tutaj dostrzegłem pewną dychotomię, która wydaje mi się, że będzie bardzo istotna. Są pewne oczekiwania i problemy stawiane w wielu krajach unijnych, te środowiskowe, klimatyczne, a w Polsce dostrzegamy, że one mogą być głównie o charakterze strukturalnym i zupełnie być gdzie indziej zakotwiczone. Pytanie, czy my będziemy w tej perspektywie w ogóle zmierzali w tym samym kierunku co Unia? Myślę, że generalnie tak, jestem trochę tym pytaniem zaskoczony, bo nie przemyślałem specjalnie, ale uważam, że tak. Powiem tak, jest pewna autonomia, która daje możliwości państwom członkowskim do kształtowania polityki rolnej, czy tego, co w polityce rolnej jest zapisane. Natomiast myślę, że tutaj są potrzebne granice. O tych granicach wskazywał już pan dyrektor Plewa. Myślę, że tą granicą autonomii i inności polityki rolnej powinno być to, ten,
moment, kiedy by nastąpiło zagrożenie dla wspólnotowości polityki rolnej. Przekroczenie tej granicy jest niebezpieczne. Mianowicie mogłoby prowadzić do procesu, który nazywany bywa renacjonalizacją wspólnej polityki rolnej, a zatem by się kryłby się wzrost znaczenia środków krajowych i polityk w ogóle krajowych we wspieraniu rolnictwa. Jaki byłby skutek? Skutek byłby taki, że te kraje, które mają wyższe PKB per capita i albo mniejszy udział roli rolnictwa w gospodarce, mogłyby rolnictwo wspierać daleko więcej niż te kraje, które są krajami biedniejszymi, o mniejszym PKB i o większej roli rolnictwa. Czyli byłby to proces skrajnie niekorzystny z polskiego punktu widzenia. Prowadziłby do pogorszenia niejako na starcie warunków konkurencji dla polskiego rolnictwa. I jest drugi powód, gdzie mam obawy o nadmierną autonomię. Otóż uważam, że autonomia urzędników Unii Europejskiej kształtujących wspólną politykę rolną jest większa niż autonomia urzędników polskich względem bieżącej polityki. Dlatego tamci są w stanie ją bardziej racjonalnie kształtować niż to, co nieraz zdarza się w naszym kraju. Znowu doskonały przykład przesunięcia aż 25% środków, które powinny służyć modernizacji i rozwojowi rolnictwa do instrumentu, który jest instrumentem bardzo biernym, pasywnym, czyli przesunięciu do wspólnej polityki rolnej. Żaden kraj się nie zdecydował na tak wielkie przesunięcie środków. Dwa słowa jeszcze o strukturach. Oczywiście to jest wszystko prawda, że nasze rolnictwo rozwijało się w innych warunkach i te struktury nie mogły się zmieniać w sposób zawsze racjonalny. Tylko problem też jest taki, że my na produkcie, który ma napis Made in Poland, nie napiszemy, że proszę tutaj wziąć pod uwagę, że są gorsze struktury i on musi kosztować o 10 czy 15 czy 20% więcej. Nie? To rynek decyduje, ile kosztuje i niestety trzeba się zmieścić z konkurencyjnością. Istota nie jest problemem istnienie dużej liczby drobnych gospodarstw. Problemem jest, kiedy te drobne gospodarstwa wyczerpują, zagospodarowują dużą część zasobów, głównie zasobów pracy i zasobów ziemi. Jeśli by w tych gospodarstwach rolnych było nie 40 parę, a 14% całości użytków rolnych w Polsce, zupełnie inny problem byśmy mieli. Jeśli z tymi gospodarstwami nie byłaby związana w znacznej mierze duża część pracujących w rolnictwie, a mieliby inne źródła dochodów, nie występowałby niedostatek, który jest cechą pracujących w rolnictwie, też byśmy mieli zupełnie inny problem, ale tak niestety nie jest. Stąd zmiany strukturalne są potrzebne także dla możliwości spełnienia całego szeregu innych kwestii, także i tych związanych z Zielonym Ładem, za którym o chwilę jeszcze powiem i którego dotyczyło pytanie pana doktora Kluzy. Dowodem wadliwości już takim ostatecznym, wadliwości struktur, jest niska produktywność. Niska produktywność ziemi, niska produktywność pracy. Jeśli to jest jeden z powodów wadliwości strukturalnej, że produktywność ziemi to 2/3 zaledwie średniej europejskiej, a produktywność pracy w przeliczeniu na pełno zatrudnionych 1/3 i to powiadam, w stosunku do średniej, a nie w stosunku do rolnictwa, które jest konkurencyjne względem rolnictwa w naszym kraju. Ale ja uważam, że tę autonomię, którą daje Komisja Europejska,
dla poszczególnych krajów dla korzystania z narzędzi, instrumentów jest stosunkowo duża i nie jest krępująca, czy nie jest krępująca w ten sposób, by można postawić tezę, o jakbyśmy mieli większą autonomię, no to my byśmy dopiero dużo dobrego zrobili. Tak wcale nie jest. I dotyczy to i teraźniejszości, i tego, co będzie po roku 2020, mianowicie jakie narzędzia, jakie instrumenty wspólnej polityki rolnej będą zawarte w planie strategicznym, czy będzie ukierunkowanie tej polityki, zarówno biorąc pod uwagę kwestie zdefiniowania tak czy inaczej czegoś, co nazywamy, czegoś, co możemy nazwać gospodarstwem uznanym za rozwojowe. W dokumentach unijnych się pojawiało coś takiego, ale raczej nazwane prawdziwym rolnikiem, natomiast jest istotne z punktu widzenia wdrażania innowacyjności w polskim rolnictwie. Ja wiem, że kwestia prawdziwego rolnika dotyczyła czego innego, natomiast myślę, że ten prawdziwy rolnik powinien być bardziej bliski gospodarstwa rozwojowego. Natomiast jest istotne zdefiniowanie gospodarstw rozwojowych także z punktu widzenia przyszłości, czyli innowacyjności rolnictwa. I to jest jeden z warunków poprawy jego konkurencyjności. Była już tu mowa o rolnictwie 4.0, o nowoczesności. Nie są w stanie wszystkie gospodarstwa wdrażać tych nowoczesnych instrumentów. Teraz wracając jeszcze raz do tych instrumentów krajowych. No mamy dalej negatywne przykłady. Wsparcie do produkcji. Była możliwość wspierania jakichś rozmiarów produkcji. Dla istotnej produkcji zwierzęcej, na przykład produkcji bydła, krów, był wyznaczony jakiś przedział od 1 do 30 sztuk. W trakcie przed paru laty zmniejszono do 20. No tak jakby, a nie mówiłem o tym, bo nie było czasu, ale wadliwość struktur w produkcji zwierzęcej jest w Polsce jeszcze większa niż tych struktur obszarowych. Rozdrobnienie jest bardzo duże. I przecież już nie chcę wchodzić w kwestie technologiczne, ale 30 krów to nie jest jakieś bardzo duże stado. To jest stadeczko, ale się wydawało nadal za duże i zmniejszono do 20. To nie jest racjonalne wykorzystanie tych instrumentów, które mieliśmy, i żadne zganianie na Unię Europejską. Od lat wielu jest podnoszony postulat dotyczący bardzo dużych środków, które są przeznaczane na tak zwane obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Te środki są niejako przyznawane, jeśli ktoś trafi, jest zaliczony bezwarunkowo. Bardzo często to są słabe ziemie, ziemie zakwaszone, gdzie stosowanie nawozów mineralnych powoduje, że one są źle wykorzystywane. Następuje zanieczyszczenie środowiska. Prosty postulat od kilkunastu lat, który się pojawia, w zasadzie jak ONW się pojawiło, powiązać z jakimiś wymogami względem rolników, chociażby z takim wymogiem, by te ziemie w tych gospodarstwach, bo to są gorsze ziemie kwaśne, wapnowali, jeśli jest potrzeba. Nie ma takiego wymogu. Też pojawia się kwestia jedna, którą chciałem też może wyjaśnić, bo też nieraz w przestrzeni publicznej funkcjonuje, aczkolwiek pan Brodziak tutaj przed chwilą udowadniał, że tak wcale nie jest, i ja się z tym zgadzam. To nie ma zależności, że mniejsze gospodarstwo to większa przyjazność dla środowiska. Nie, to nie jest prawda. To jest tak, że w dzisiejszych uwarunkowaniach to wysoka innowacyjność jest gwarancją przyjazności dla środowiska, a nie brak umiejętności technologicznych i brak
odpowiedniego poziomu nakładów kapitałowych. Tego dotyczą badania. Siedzi tutaj pan profesor Sadowski, który prowadził tego typu badania. Były również w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa prowadzone, udokumentowane. Najbardziej przyjazne dla środowiska się okazywały duże gospodarstwa rodzinne. Niektóre wielkie gospodarstwa miały problemy, ale co ważne, bardzo skutecznie je przezwyciężają właśnie dzięki wdrażaniu innowacyjności. Kończę powoli. Tu ważną sprawą jest również kwestia rolnictwa w czymś, co nazywamy sekwestracja dwutlenku węgla i zmniejszanie plutogenności. I też przywołam tutaj przed kolegę, jeszcze tylko chcę pochwalić rolnictwo Unii Europejskiej. To jest jeden region świata, duży region świata, gdzie następuje zmniejszanie ilości wielkości plutogenności rolnictwa na jeden hektar, na jednego konsumenta i na jedną jednostkę wytworzonej żywności. Te procesy zachodzą. Nie są najmniejsze, ale następuje cały czas w długim okresie ponad 50-letnim zmniejszanie uciążliwości rolnictwa dla środowiska. Dlaczego? Bo jest to rolnictwo innowacyjne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kontynuując naszą debatę, odnosząc się trochę do wcześniejszej wypowiedzi pana profesora Jerzego Wilkina, a także do tematów podniesionych w trakcie, gdzieś rodzi się we mnie pytanie o aktywność państwa polskiego, zarówno aktywność związaną z pewnego rodzaju nakładami na działania o charakterze innowacyjnym, ale też z drugiej strony działania takie, żeby dobrze zrozumieć i ukierunkować pewnego rodzaju możliwości, które stwarzają fundusze unijne. Dla mnie jako takiego osoby z miasta często, jak myślę rolnictwo, to pierw mi się zaświeca lampka KRUS. No i pytanie jest, czy jeżeli mamy tak duże środki i tak duże możliwości towarzyszące dystrybucji i zagospodarowaniu tych środków, nie mogą one na przykład towarzyszyć również zarządzaniu innymi procesami, które by na przykład wyeliminowały pewne zaszłości, atawizmy, jakieś nieefektywności w rolnictwie, między innymi o charakterze podatkowym, systemu ubezpieczeń społecznych. Czy można na cały ten proces spojrzeć po prostu szerzej? Ale tutaj jest to kwestia Polski, no bo na przykład KRUS-u w większości krajów Unii Europejskiej nie słyszałem, żeby się powtórzył ten model. Proszę bardzo. No więc tak, ponieważ polityka rolna jest jedną z najbardziej rozbudowanych polityk publicznych w Polsce, w Europie i w zasadzie w większości krajów, z tego wynikają olbrzymie, skomplikowane zadania dla państwa. Państwo jest odpowiedzialne za realizację polityk publicznych, za konstruowanie i realizowanie. I ja się zgadzam z taką uwagą, że państwo często sobie z tym nie radzi. To znaczy w ekonomii jest znane takie pojęcie nie tylko, że market failure, ale government failure, że jest zawodność nie tylko rynku, ale i państwa. I ja dostrzegam takie rosnące, że tak powiem, zawodności państwa. Zacznę od tego, że w świetle danych na koniec 2018 roku na przykład, nawet coś stosunkowo, można powiedzieć, najprostszego, czyli absorpcja, wykorzystanie funduszy unijnych w ramach WPR-u była średnio biorąc w Unii Europejskiej, powołuję się tu na dane unijne, 42%. W przypadku Polski to było zaledwie 31%. A były kraje, które miały powyżej 60%. Czyli skuteczność jest, widać, wdrażania. To jak mówię, to jest na koniec 2018 roku. Kolejna rzecz. Wchodzimy, ja już sygnalizowałem, w taki etap wyrafinowanej polityki. Bo na przykład wszystkie te programy rolno-środowiskowe są skomplikowanymi programami i trudnymi do wdrażania. One wymagają dużej wiedzy i takiej szczególnej umiejętności. Na przykład, ja niedawno, ile, 2-3 tygodnie temu uczestniczyłem w dyskusji, tu niektóre osoby były na niej,
kiedy powiedziałem, że w Polsce jest regres tego, co się nazywa dobrym rządzeniem. Zasady, a ponieważ poświęciłem ze 3 lata na badanie dotyczące jakości rządzenia i wdrażania tego w Polsce, to mogę powiedzieć, że te wskaźniki dobrego rządzenia od kilku lat się pogarszają. I to jest zagrożenie dla skuteczności, ale przede wszystkim efektywności wykorzystania tych środków. I jeszcze jedno. Tutaj kilka osób mówiło o tym, że tak, po pierwsze Unia Europejska jest skłonna pójść na pewną decentralizację w realizacji wdrażania polityk, daje większą autonomię i większą elastyczność, ale to wymaga z kolei przełożenia na instytucje krajowe, na przykład, a w Polsce mamy do czynienia z centralizacją, a nie decentralizacją uprawnień decyzyjnych. Czyli idziemy wbrew temu, co Unia Europejska postuluje i co wspiera. Także to jest jeden z tych punktów, które sobie wynotowałem tutaj, jako, bo myślałem o pewnych zagrożeniach dla polityki rolnej i polityki rozwoju. Jak to był jeden z tych punktów, które sobie tu włączyłem. Spadek czy pogorszenie jakości rządzenia. Dziękuję bardzo. Odnośnie pana ministra też mamy pewnego rodzaju taką prośbę o konfrontację dwóch spojrzeń. Unijnego z krajowym. W jakimś sensie i w prezentacji, i w wypowiedziach pokazaliśmy, że te nasze areały są mało produktywne, jeżeli chodzi o efektywność ziemi, pracy, kapitału. Z drugiej strony, gdzie indziej tak jakby są trochę stawiane też priorytety Unii niż to, co jest pierwszoplanowymi często problemami naszego krajowego rolnictwa. Pytanie jest, czy na przykład hipotetycznie szansą dla Polski nie byłoby takiego rozwijania rolnictwa bardzo pracochłonnego, jakim jest zielone rolnictwo albo rolnictwo takie ekologiczne, prawda? Czy w ogóle taki kierunek myślenia, żeby wykorzystać pewną słabość do ukierunkowania się na coś innego, gdzie ten areał ziemi na przykład może być mniejszy, czy jest w ogóle gdzieś w tym jakieś pole do dyskusji, czy to jest utopia? Na pewno jest pole do dyskusji, szczególnie teraz, kiedy mówimy o zwiększonym poziomie ambicji, jeśli chodzi o wymogi klimatyczne. Jak powiedziałem, każde państwo będzie musiało przygotować plan strategiczny, w którym udowodni, że osiągnie te 9 celów. To nie są tylko cele sformułowane w sposób taki iluzoryczny. To są również wskaźniki osiągania celów, zarówno na poziomie takim mikro, ale w skali całego kraju i również wskaźniki wpływu na różnego rodzaju czynniki. W związku z tym będzie duże zadanie, żeby przygotować takie rozwiązania, które by pozwolą osiągnąć te cele. I chcę zwrócić uwagę, że na przykład żeby w większym stopniu warunkować płatności bezpośrednie od właśnie spełnienia pewnych wymogów, które związane są z celami klimatycznymi, to będą nowe wymagania, jest propozycja tak zwanych ekoprogramów finansowanych z pierwszego filaru. To jest zupełnie nową. I tam właśnie mogą być propozycje takich działań, które będą państwa członkowskie mogły same zaprogramować. Przy czym chcę zwrócić uwagę, ten poziom ambicji to nie jest tylko takie powiedziane większy poziom ambicji. 40% środków z pierwszego filaru musi być skierowana na działania, które będą sprzyjały takim kwestiom jak właśnie ochrona środowiska i proklimatyczne działania i 30% z drugiego filaru. Więc widzimy, że to są ustawione już pewne widełki, które muszą być spełnione. Jeśli chodzi o te programy, ekoprogramy w ramach pierwszego filaru, to one są, obowiązek leży na państwie członkowskim, żeby takie możliwości przygotować dla rolników. Natomiast trwa dyskusja, jest wiele państw członkowskich, które chciałyby, żeby tak naprawdę był limit na przykład 30% przynajmniej na ekoprogramy. Ja już kończę, chciałem tylko się odnieść do jednej rzeczy, mianowicie nie ma ryzyka, że przy tych nowych możliwościach danych państw członkowskich
polskim będzie renacjonalizacja polityki rolnej, bo cały czas jest bardzo monitorowana pomoc państwa. Jakakolwiek pomoc państwa ze środków krajowych musi być sprawdzana pod kątem unijnym. Na przykład nawet wydatki na zwalczanie ASF-u są też sprawdzane pod tym kątem i oczywiście to jest priorytet teraz dla Polski, ale tu nie ma takiego zagrożenia. I jeszcze tylko jedno, jeśli mam możliwość powiedzenia kilka słów. Na pewno te wyzwania są tak duże, że o tym wspominał pan doktor Drygacz, okres przejściowy, komisja proponowała jeden rok. 20 państw członkowskich postuluje przynajmniej 2 lata. Także na razie jesteśmy na etapie dyskusji. I jeszcze jedno, bez masowych inwestycji w rolnictwie, w technologię, osiągnięcie celów Zielonego Ładu będzie praktycznie niemożliwe. I tutaj mamy dużo do zrobienia, jeśli chodzi o wykorzystanie środków na badania i rozwój, bo będzie 2 razy więcej środków. Jest 10 miliardów euro aktualnie, teraz do tej pory było 4. Polska i nowe państwa członkowskie więcej wpłacają na przykład na horyzont 2020 niż z tego wykorzystują. Wszystkie łącznie razem mniej wykorzystują niż jedna mała Belgia. To pokazuje, jak dużo jest tutaj do zrobienia. Dziękuję bardzo. Odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi pani profesor Moniki Stanny, w szczególności utkwiło mi w myślach to bardzo duże zróżnicowanie o charakterze regionalnym, geograficznym. Ja wiem, że pani profesor ma przygotowanych kilka slajdów. Gdyby pani profesor chciała na przykład nam to pokazać, zilustrować graficznie, a wiemy, że mamy też kilka takich mapek w komputerze, to zachęcam, gdyby pani profesor chciała. Ja oczywiście zapraszam państwa do naszych badań związanych z monitoringiem. Generalnie chciałam odnieść się tylko, to zróżnicowanie każdy z nas czuje, ale jeżeli faktycznie jest chwila, to chciałam państwu zwrócić na jedną rzecz uwagę. A propos definicji rolnika, mówiliśmy o tym, kim on jest. Oczywiście nie ma tej definicji, nawet GUS tego nie definiuje. Tu pewne próby w instytucie robiliśmy, ale zastanawiamy się, gdzie tego rolnika w ogóle znaleźć. Średni obszar gospodarstwa rolnego, no on generalnie wzrasta, ale w świetle dokumentów, które uzyskujemy, czy danych, które uzyskujemy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli tych, którzy ubiegają o płatności bezpośrednie, był 8,3 hektara i jest 8,3 hektara, mimo naszych już prawie 10-letnich badań. Tak więc jest stagnacja. Zmniejsza się udział młodego rolnika z 32% beneficjentów płatności bezpośrednich do 29%, tych do 40 roku życia. To też świadczy niestety o progresie, a o regresie. Liczba działek na 100 hektarów użytków rolnych też jest konstans. Ona w ogóle się nie na szczęście nie wzrasta. Ale tu oczywiście rolnika nie znajdziemy. Możemy go szukać może w KRUS-ie. No, okazuje się, że liczba ubezpieczonych w KRUS-ie jest zupełnie gdzie indziej praktycznie niż liczba tych osób, które biorą, niż te osoby, które biorą płatności bezpośrednie według agencji. I co jest ciekawe, kiedy zestawimy tą rzeczywistość statystyczną ze sobą z tym, co czujemy, to okazuje się, że bardzo wyraźnie można w Polsce wyznaczyć obszary, gdzie mamy przewagę ubezpieczonych w KRUS-ie, czyli najprawdopodobniej są tam osoby, które, zwróćcie państwo, gdzie one są w strefach podmiejskich. One najprawdopodobniej po prostu pracują w szarej strefie, albo ich tam w ogóle nie ma. Wobec przewagi, to są te kolory ciemno-niebieskie, beneficjentów płatności bezpośrednich. I to są osoby, które często są już w ZUS-ie, ale one są beneficjentami płatności bezpośrednich, bo po prostu korzystają z możliwości, jakie im daje no, można powiedzieć, polityka. No i krótkie zestawienie dwóch gmin. Gmina Nasielsk, województwo mazowieckie, powiat taki bym powiedziała pośredni rolniczy, bo on jednak trochę oddziaływuje w Warszawie, na Warszawę. I gmina na południu Polski, Brzeźnica, Małopolskie, typowa, wielodochodowa, rozdrobnione rolnictwo. Podobna liczba ludności, podobna liczba ubezpieczonych w KRUS-ie, ale już inna liczba, dużo mniejsza, o połowę mniejsza wniosków o płatności bezpośrednie, to są tylko 2 regiony. Tu można zrobić zupełnie jeszcze inną konfigurację. My, proszę państwa, poszliśmy dalej. Poszliśmy do Piorinu i poprosiliśmy o to, jaka jest liczba opryskiwaczy w danej gminie, bo po opryskiwaczach chcieliśmy tych rolników znaleźć.
I okazuje się, zwróćcie Państwo uwagę, jaka jest różnica między tą liczbą zarejestrowanych opryskiwaczy, a jeszcze mamy prenumeratę prasy rolniczej, też zupełnie co innego nam mówi. Tak więc naprawdę, a nominalnie płatności bezpośrednie, KRUS, no proszę bardzo, to jest zupełnie inna rzeczywistość, proszę Państwa. To jest naprawdę przestrzeń do dużego zastanowienia się i politycznych działań. Dziękuję bardzo. W zasadzie aż się prosi, żeby ochronić rolników i rolnictwo przed tymi, którzy w jakimś sensie próbują wyłudzić tak jakby ten przywilej z tego, że mogą się tak formalnie zarejestrować w stosunku do tego, że tymi rolnikami po prostu nie są. Ale korzystając z tego, że dotknęliśmy trochę polityk rządu, ja tak próbowałem się też im przyjrzeć, chociaż może nie jestem aż takim dobrym ekspertem od polityk rządu w obszarze rolnictwa, ale dostrzegłem dwie rzeczy. Jedną rzecz dostrzegłem, że bardzo ograniczono handel ziemią, a drugą rzeczą, którą dostrzegłem, to jest kwestia ograniczeń albo pewnego rodzaju pewien taki nacisk na odbieranie ziemi dużym dzierżawcom. To są takie dwie polityki rządu, które dostrzegłem. Spytam się z perspektywy rolnika w sumie, czyli dużego uczestnika na rynku produkcji rolnej. Jak to Państwo te polityki dostrzegacie? Czy to ma sens, czy to nie ma sensu? Czy ma to służyć? Z pozycji super kułaka. Super kułaka, tak. Latyfundysty. Tak. Ja też śledzę, obserwuję te statystyki. Jak wspomniałem wcześniej, 26 lat jestem w sektorze i miałem okazję z prezesem Tańskim jeszcze te pierwsze prywatyzacje i umowy dzierżawy podpisywać. Nie jestem płatnikiem KRUS-u, ale jestem płatnikiem ZUS-u, czyli 1300 pracowników, których zatrudniamy łącznie. Powiedzmy, że 700 z nich pracuje w części rolniczej, bo druga połowa w części przetwórczo-przetwórczej, ale tych 700 pracowników, od nich odprowadzamy normalny ZUS i pełen podatek dochodowy. To jest też taka różnica czasami w analizie i porównaniu rolnika indywidualnego bądź gospodarstwa prowadzonego w formie spółki. I tutaj też od razu powiem, że nie trzeba i nie można antagonizować. Ja nigdy nie zmierzam do tego, żeby antagonizować, wskazywać małe jest gorsze, a duże lepsze, albo odwrotnie, próbują niektórzy mówić. Nie, trzeba właśnie mówić i. Zresztą te słowa padały na szczęście i nawet na spotkaniu Narodowej Rady Rozwoju na początku grudnia minister Danowski powiedział, że w Polsce jest miejsce dla gospodarstw i dużych, i wielkoobszarowych, bo każdy region ma swoją specyfikę i ona powinna być dostosowana do tej struktury. Wracam do pytania, czy rzeczywiście mówiąc o dzierżawach i dużym wyzwaniem, z którym się borykamy jako sektor dużych gospodarstw rolnych. Ja od razu dopowiem, że jestem też członkiem zarządu Federacji Związków Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, która zrzesza właśnie tych największych dzierżawców i właścicieli. No tutaj przeżywamy od kilku ładnych lat, właściwie już prawie 10 i ponad 10 zjawisko, które nazywamy, no ja nazywam kroczącym wywłaszczeniem z praw nabytych. Można by się tu rozwodzić dłużej, bo to jest na osobne spotkanie temat, ale krótko mówiąc, na początku lata 90., kiedy nikt nie chciał, i to można też dyskutować, ale nie było chętnych na to, żeby wydzierżawiać czy kupować te gospodarstwa rolne po upadłych państwowych gospodarstwach. Wówczas państwo zachęcało dzierżawców, to była głównie dzierżawa, gwarantując wieloletnie umowy dzierżawy i gwarantując z nich prawo do przedłużenia tych dzierżaw lub wykupu tego majątku. Potem nadszedł początek lat 2000, perspektywa unijna, dopłat obszarowych, zmieniło się postrzeganie i apetyt na ziemię, co jest naturalne i trzeba to uwzględnić. Rolnicy indywidualni dostrzegli szansę na rozwój i powiększanie gospodarstw. I teraz pytanie, jak wyważyć te interesy? Tak, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą i nie wygaszać bardzo dobrze zorganizowanych od lat gospodarstw, które często pracują w układzie właśnie już tym od pola do stołu, do którego mamy zmierzać i zatrudniają mnóstwo ludzi. I te miejsca pracy utrzymują w odróżnieniu pewnie sytuacji, w której po rozbiórce gospodarstwa te mniejsze działki byłyby wydzierżawione rolnikom indywidualnym. No pewnie trudno byłoby zatrudnienie nowych pracowników, bo nie taka specyfika. Więc trzeba wyważyć tę politykę bardzo umiejętnie. I teraz tak, rok 2011, ustawa tak zwana zmuszająca, dająca możliwość odniesienia się dzierżawcy do tego, czy wyłączy 30% gruntów dzierżawionego od Skarbu Państwa na tamten moment,
mimo że wyłączył wcześniej na przykład 20, 25, 30 już, bo takie ruchy były wykonywane. Nie, to co masz dzisiaj w roku 2011, od tego jeszcze albo wyłączysz te 30%, albo tracisz prawo do przedłużenia umowy dzierżawy, które miałeś zapisane, i prawo do pierwszeństwa nabycia. Niekonstytucyjność tej ustawy była bardzo wyraźnie opisana przez wielu prawników. Nie udało się skutecznie złożyć skargi do Trybunału, nie została w ogóle rozpatrzona. Niestety w tej chwili jest nowa złożona, czekamy na rozstrzygnięcia. Doszło do tego, że niewielka część dzierżawców wyłączyła, a większość nie wyłączyła, uznając to za przepis nie do końca konstytucyjny, bądź też nie mając możliwości z uwagi na prowadzoną produkcję zwierzęcą. A była z drugiej strony ustawa o nawozach i nawożeniu, która mówiła, jako producent trzody chlewnej w tym przypadku musisz posiadać, własność lub dzierżawa, 70% gruntów potrzebnych do nawożenia nawozem naturalnym. Jeżeli nie posiadasz, to nie możesz tej produkcji prowadzić dalej. Więc cały biznesplan się jakby legł w gruzach i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj dochodzimy do momentu, w którym te umowy dzierżawy dobiegają swoich dni i z 409, które na rok 2012 były na początek kwestią problematyczną, dzisiaj no już niestety jest tylko około 240 z tego co pamiętam, czyli już część wygasła. Nie ma możliwości prawnej, aby je przedłużać, poza niuansem, który pojawił się rok temu w ustawie znowelizowanej, czyli tworzenie tak zwanych ośrodków produkcji rolnej, gdzie minister rolnictwa ma możliwość utworzyć taki ośrodek, w domyśle z produkcją zwierzęcą i niezbędnym areałem gruntów, który wokół niego należy zachować, i taki ośrodek przekazać dalej do dzierżawy na kolejny okres, gdzie również dzierżawca dotychczasowy miałby prawo startować. To jest temat, który jest w trakcie opracowywania, jeżeli chodzi o kryteria tworzenia ośrodków, i tutaj mamy nadzieję jako środowisko dzierżawców, że do tego dojdzie i też nie będzie potrzeby wygaszania produkcji zwierzęcej, co byłoby katastrofą dla tego gospodarstwa na moment tworzenia ośrodka i wskazywania nowego dzierżawcy. Więc mam zdecydowanie takie spojrzenie koncyliacyjno-krytyczne, czyli uważam, że ta polityka zbyt rygorystycznie była prowadzona, jeżeli chodzi o właściwie wywłaszczanie i takie działanie retrospektywne prawa. A z drugiej strony mam nadzieję, że dostrzeżemy wszyscy, decydenci dostrzegą, wartość, jaka tkwi, jest zawarta w tych dużych przedsiębiorstwach, które są często też innowacyjne i też są promotorami integracji tej lokalnej i z rolnikami, bo to się dzieje. Nie tylko my to robimy w ramach forum rolniczego, gdzie współpracujemy na różnych poziomach, i to produkcji roślinnej, i skupu zbóż, i kontraktacji trzody chlewnej, która oczywiście jest dyskutowana na różnych odsłonach, ale bardzo jest popularnie przyjmowana przez rolników, ale też społecznej współpracy, szkoleń, które prowadzimy, chociażby ten wspomniany afrykański pomór świń, gdzie no też firmy większe mają te możliwości zainwestowania w wyższe standardy biosukuracji, i my też tam jesteśmy przykładem lokalnym i organizujemy seminaria dla rolników, hodowców indywidualnych trzody chlewnej, i dzielimy się wiedzą. Za tym idą różne wyróżnienia typu fair play, filantrop, ekologiczne wyróżnienie roku. Nie chciałbym mówić o swojej firmie. Natomiast chciałbym jeszcze podać dwa, trzy przykłady też na podstawie liczb. Rozdrobnienie, struktura. W ziemi wiemy, o co chodzi, już kończę. Produkcji zwierzęcej. W Polsce średnia wielkość gospodarstwa trzody chlewnej 41 sztuk. W Niemczech 2200, w Danii, która ma tyle samo świń co Polska, 3200. Więc widać, ile przed nami wyzwań, żeby tutaj dochodzić do poziomów europejskich. I ostatnia uwaga, w porównaniu globalnym, jeszcze raz wracam. Chiny w tej chwili dotknięte ASF-em, 40% stad jest zlikwidowane, odbudowują tę produkcję. Jakie fermy? 9-piętrowe. Na kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Kiedy pytamy, co z gnojowicą i jej zagospodarowaniem, mówią, nie ma problemu, ferma jest na wzgórzu. Więc to przed nami za 3-4 lata, kiedy ta produkcja ruszy i będziemy się z nią mierzyć jako Europa. I ostatnia uwaga. Współpraca w biegu zamkniętym, integracja pionowa rolników, zamykanie łańcucha żywnościowego w krótkim układzie, to wymaga właśnie tej współpracy, narzędzi pracy w grupach i stworzenia zachęt do tego, żeby funkcjonować, żeby rolnicy chcieli rzeczywiście i widzieli motywację w tym, żeby wspólnie działać. Bo inwestycje w te elementy Zielonego Ładu typu biogazownie, no to są rzędy kilku do kilkunastu milionów złotych na instalacje. My zainwestowaliśmy 100 milionów złotych w te instalacje w ciągu 10 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Jesteśmy blisko pewnego rodzaju wyzwań dla państwa. Dla mnie takim tytułem, dlatego to jest w ogóle tytuł tego slajdu, statystyka, rzeczywistość. Stan faktyczny, a stan prawny. Prawda? Jeżeli chodzi o rolnictwo. I dla mnie takim sztandarowym, wręcz takim najbardziej wizualnym przykładem jest ten KRUS jednak. Po prostu no gdzieś to ociera się o po prostu granicę oszustwa. Pan jako rolnik de facto płaci ZUS, a ci, którzy tymi rolnikami nie są, po prostu korzystają z pewnych przywilejów i benefitów KRUS-u. Ile jest takich miejsc, ile jest takich pozornych detali, drobiazgów, które trzeba byłoby rzeczywiście zreformować, żeby po pierwsze naszą gospodarkę bardziej urynkowić, a po drugie, żeby też no, było uczciwiej. Ja będę kontynuował swoją myśl z pierwszego wystąpienia, bo tak, KRUS trzeba pamiętać, że był w pewnym momencie dobrodziejstwem, bo przecież myślę, że duża część z obecnych na stali nie wie, że żadne przywileje rolnikom nie przysługiwały do 70, już nie pamiętam którego roku. Opieka zdrowotna i tego typu rzeczy. Więc to w tym momencie, kiedy tych gospodarstw było 4 czy ileś milionów, dochodów prawie żadnych nie mieli, bo z mała skala produkcji. Natomiast pan profesor Wilkin martwił się, że tyle ziemi wypadło. No niestety cywilizacja ma takie prawa, że ziemia rolnicza wszędzie na całej ziemi wypadała, szczególnie w tych krajach wysoko rozwiniętych, ale i też się kurczy liczba rolników. W Stanach Zjednoczonych nadal co roku około 1% farmerów wypada. Koncentracja cały czas następuje. Ale wracam do tego, co mówiłem o tym, że rolnictwo to też jest działalność biznesowa, przedsiębiorcza. I ja bym w kontekście KRUS-u nic nie zabierał, oczywiście praw nabytych rolnikom o zaawansowanym wieku też, ale naprawdę z punktu widzenia państwa jest to dość kosztowna inwestycja, mimo że różne źródła pokazują, że to 15 miliardów tylko się dopłaca do ZUS-u, 70 czy 80. Natomiast myślę, że nowi rolnicy, zrobić, którzy... Żeby był ten KRUS uczciwszy, bo dzisiaj ja tak słyszę, że on jest nie do końca uczciwy. Trudno mi powiedzieć, bo aż tak głęboko nie wchodziłem. Ja patrzę z punktu widzenia troszeczkę innego, działalności gospodarczej. Jeżeli rolnictwo ma być rzeczywiście biznesem, to ci, którzy tworzą biznes, a tak jak wcześniej mówiłem, VAT-owców jest tych, którzy się rozwijają, inwestują w gospodarstwa, tam załóżmy 80 tysięcy, a reszta oznacza, że inwestuje niewielkie pieniążki. W zasadzie nie można powiedzieć, że nie wiąże nadziei z tym, że z rolnictwa będzie żyło, w różnych innych działach, załóżmy, pracuje, czy nawet na czarno. Więc tutaj te kwestie powinny być w pewien sposób uregulowane. Nowi ci, którzy są w stanie z gospodarstwa na podstawie rzetelnych danych wykazać, że no właśnie, że on ze sprzedaży na rynku, będąc, dostarczając produkty rolne, jest w stanie zapewnić sobie jakiś tam średni standard życia, czy średnią porównywalną z innymi działaniami pensję, powinien być objęty innym systemem. Bo to naprawdę czasami, jak się spotykamy z różnymi kolegami z innych krajów, to nie mogą się nadziwić. Nie wiedzą zresztą, że tak jest. Francja jedynie też te KRUS utrzymuje w podobnym wymiarze, bo nasze wykorzystaliśmy te wzorce, ale to myślę, że z punktu widzenia rozwoju rolnictwa nie jest dobre narzędzie, bo dużo ziemi no, w zasadzie może nawet jest uprawianej, bo tutaj trzeba by też powiedzieć o dzierżawie. Brak sformalizowania dzierżawy, mimo że ustna jest honorowana, powoduje też pewne utrudnienia dla rolników, którzy dzierżawiają tą ziemię, bo pójdą do agencji, jak nie mają tytułu do ziemi, to nie mogą zainwestować tak, jak rzeczywiście uprawiają, nie dostaną płatności i tak dalej, i tak dalej. I ktoś bierze płatności inny, który nic nie robi dla rolnictwa. Dziękuję bardzo. Zaczęliśmy, ja z tym KRUS-em to będę się tak trochę upierał, że on przede wszystkim musi być uczciwy, bo nie każdy, kto mieszka na wsi, jest rolnikiem. Nie każdy, kto ma pół hektara, a nawet hektar gospodarstwa przydomowego, jest rolnikiem. A to jest pewnego rodzaju system dedykowany czemuś, a nie tylko po prostu umiejętności się zarejestrowania w tym charakterze. Natomiast zaczęliśmy od diagnozy, usłyszeliśmy wiele argumentów, wiele usłyszeliśmy tak jakby perspektyw, które mogą towarzyszyć tej nowej wspólnej polityce rolnej. Po prostu aż prosiłoby się o kilka słów rekomendacji, gdyby pan profesor mógł nam takich kilka rekomendacji, podsumowań do tej diagnozy i tej debaty po prostu
zaprezentować. Dziękuję. Nie wiem, czy to nie za duże wymaganie i czy jestem w stanie. A czy do KRUS-u mogę się jednym słowem odnieść? Pełnym zdaniem. Ja jakoś mam poczucie, że to ważny temat. Dobrze. Więc to jest ważny temat, ale uważam, że nie w powiązaniu z płatnościami bezpośrednimi. Natomiast widziałbym powiązanie płatności bezpośrednich z ubezpieczeniami od ryzyka przyrodniczego. Problem polega na tym, że płatności bezpośrednie są to środki publiczne i myślę, że jest możliwość wręcz warunkowości płatności bezpośrednich od ubezpieczeń. Mianowicie jest plagą w Polsce brak ubezpieczeń upraw rolnych. Przyczyny są różne, ale brak powszechności powoduje, że obciążenia rolników są wysokie. Kiedy wręcz we wniosku o płatności bezpośrednie mogłaby być rubryka dotycząca ubezpieczenia. Ubezpieczenie upraw rolnych wdrożone powszechnie spowodowałoby przy zachowaniu tego wsparcia, które jest, że obciążenia rolników wcale nie musiałoby być większe niż są. Natomiast nie byłoby tych kryzysowych sytuacji, które się pojawiają. Natomiast KRUS, ZUS to jest, uważam, potrzebna dyskusja, ale nie w powiązaniu z płatnościami bezpośrednimi. Nie chcę tego rozwijać. Jeden jeszcze element fiskalny, przy którym jesteśmy, bo przejście KRUS-ZUS to też miałoby znaczenie pewne fiskalne. Mianowicie myślę, że się kończy chyba czas czy powinien się skończyć czas akceptacji istnienia podatku rolnego od ziemi, która użytkowania rolniczo nie jest. To jest znowu kwestia polityczna, pewno bardzo trudna do wprowadzenia, natomiast jest to też jeden z elementów, który sprawia, że obrót ziemią, oprócz tego, o czym już była tutaj mowa, jest też mocno w Polsce wstrzymany. Teraz, jeśli mam się silić na jakieś dwa słowa podsumowania, to myślę, że tu pan dyrektor Plewa wspominał, że ten proces kształtu przyszłej wspólnej polityki rolnej jest już daleko domknięty, ale jeszcze budżet nie jest zamknięty, więc pewno jakieś możliwości są i udział też, to tu podkreślaliśmy chyba zgodnie, czy możliwość kreowania w ramach tego, co stwarza wspólna polityka rolna, kreowania instrumentów krajowych są duże i oby były tylko dobrze wykorzystywane. Polityka rolna powinna bowiem sprzyjać i rozsądnie stymulować przekształcenia raz struktury obszarowej, aby obok dużych, dobrych gospodarstw rolnych wykształcała się grupa silnych gospodarstw rodzinnych, ale poprawa struktury obszarowej rolnictwa polskiego nie powinna odbywać się kosztem dużych i dobrze funkcjonujących gospodarstw rolnych. To nie jest droga, która będzie poprawiała konkurencyjność naszego rolnictwa. Drugą kwestią jest powiązanie tych przeobrażeń strukturalnych ze wsparciem dla innowacyjności rolnictwa, dla nowych technologii, które by sprawiały, że prowadzona produkcja rolna na wysokim poziomie będzie w zgodzie, czy będzie sprzyjać kształtowaniu nowego zielonego ładu, który jest potrzebny, jest pożądany. Żeby to było możliwe, są potrzebne zmiany w strukturze, są potrzebne nowe technologie i jest potrzebna z jednej strony progresywna polityka rolna, a ramy wspólnej polityki rolnej dają możliwości na realizację takiej i jest potrzebna, o tym nie było czasu i mówiliśmy niewiele, ale też jest potrzebne to skierowanie części polityki spójności na obszary wiejskie, by móc wesprzeć procesy, które by prowadziły do wsparcia dobrych procesów dezagraryzacji, a nie żywiołowych, które
które powodują, że następuje wykluczenie olbrzymich terenów i z produkcji rolniczej, a nic w to miejsce nie wchodzi. Więc taka polityka byłaby potrzebna i pożądana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za bardzo ciekawe wypowiedzi. Dziękuję bardzo za wiele treści, które mogliśmy wysłuchać, a jednocześnie przygotować się też w kontekście istotnych pytań, istotnych wyzwań do prac w ramach nad wspólną polityką rolną. Jestem bardzo wdzięczny panelistom, również jako osoba z miasta, która uczy się pewnych rzeczy i musi jednak wiele jeszcze tak jakby wysłuchać, zanim będę formułował głębsze tezy, ale dostrzegam bardzo duże znaczenie tego tematu jako dla makroekonomisty, ponieważ to nie jest temat wydzielony, wyabstrahowany, zupełnie niepowiązany z funkcjonowaniem i jakością gospodarki jako całości. Dlatego właśnie to przeprowadzenie naszej debaty na uczelni ekonomicznej i z akcentem na wymiary ekonomiczne zdecydowanie dzisiaj jest bardzo potrzebne, żeby stworzyć z tego po prostu temat ważny po prostu na poziomie ogólnopolskim, a nie tylko sektorowym. Dziękuję bardzo. Thank you.